Ten materiał jest pewnym eksperymentem. To zbiór 6 opublikowanych już wcześniej podcastów. Połączyłem tematycznie kilka odcinków z ostatnich 3 lat. Usunąłem z nich wstępy, zakończenia i oddaję Wam materiał o długości ponad 3 godzin, przedstawiający historię 6 kobiet, które odebrały komuś życie. Wiem, że jest sporo osób, które wolą słuchać podcastów właśnie w taki sposób, włączając jeden długi odcinek zamiast kilku krótkich. Zastosowałem ostatnio takie rozwiązanie w moim 2 podcaście Strach Story, gdzie w jednym materiale opublikowałem łącznie 47 historii pochodzących z 10 krótkich odcinków i pomysł ogólnie się spodobał, więc postanowiłem przetestować to także tutaj. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tego typu zbiorczych materiałach, w razie czego mogę przygotować inne podobne tematyczne zestawienia. W końcu na przestrzeni lat odcinków na kanale pojawiło się ponad 200, więc jest z czego wybierać. Niewyjaśnione sprawy, śledztwa zamknięte po latach, seryjni z Europy, seryjni z Ameryki, tajemnicze zdarzenia w hotelach, sprawy z czasów PRL. Dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać. Ten materiał jest podzielony na rozdziały z odnośnikami do poszczególnych historii. Jeżeli więc chcesz sprawdzić przed odsłuchem, które sprawy wybrałem do tego zestawienia, zerknij do opisu. Sprawa Pam Hub. Raz Feria zawsze starał się poświęcać jak najwięcej czasu swojej żonie Betsy. Zwłaszcza odkąd okazało się, że kobieta choruje na raka piersi. Woził ją na chemioterapię, robił z nią zakupy, zabierał na lekcje tenisa. Jednak jego wtorkowe wieczory zawsze były zarezerwowane na spotkania z kolegami. Ten prostolinijny facet o łagodnej twarzy, nie ruszający się nigdzie bez swojego charakterystycznego kapelusza, mógł się wówczas odstresować po trudach całego tygodnia, spędzając czas na graniu z kumplami w jego ulubione gry planszowe. Nie inaczej było 27 grudnia 2011 roku. Pracę skończył o 17. Nie wrócił prosto do domu. Po zatankowaniu auta pojechał do sklepu. Odebrał karmę dla psa i kupił papierosy. Zadzwonił do matki, żeby poinformować ją, że nie będzie miał czasu wpaść do niej na kolację. Później wykonał telefon do Betsy, która w tym czasie przechodziła chemię w klinice onkologicznej. Przypomniał żonie, że jedzie do kumpli mieszkających w tym samym mieście, ale urwie się wcześniej, aby odebrać ją ze szpitala. Tamtego dnia nie było jednak takiej potrzeby. Betsy miała już podwózkę. Jej przyjaciółka, Pam, zaoferowała jej swoją pomoc. Raz nawet się ucieszył. Pomyślał, że będzie miał więcej czasu dla siebie. To był dla niego trudny okres, bo kiedy okazało się, że rak zaczyna być w odwrocie, a stan Betsy poprawiał się, nagle przyszła druzgocąca diagnoza – przerzuty do wątroby. Najbliższa przyszłość zaczęła się jawić w ciemnych barwach. Takie wieczory jak te wtorkowe były dla niego jedynymi odskoczniami. Piwko, czasami trochę trawki, no i obowiązkowe planszówki. W domu u swojego przyjaciela, w mieście, zameldował się punktualnie o 18. Miało być ich 4, czyli komplet do rozgrywki. Jednak w ostatniej chwili okazało się, że jeden z chłopaków nie przyjedzie. Tego dnia musiał zostać dłużej w pracy. Trudno, czasami się zdarza. Z planszówki nic. Zamiast pograć, 3 kumpli obejrzało nowego Kona na barbarzyńce na DVD. Mężczyźni tamtego dnia rozstali się wcześniej niż planowali. Około 21 raz wyjechał do domu w mieście Troy. 30 minut jazdy samochodem. Dojeżdżając, odebrał telefon od swojej pasierbicy. Dziewczyna była zaniepokojona, bo jej matka nie odbierała od niej połączeń. Raz uspokajał ją, mówiąc, że Betsy zawsze po chemii jest bardzo zmęczona, więc pewnie już śpi. Jednocześnie zapewnił, że będzie w domu za 5 minut, więc sprawdzi, czy wszystko jest ok. Była 21:40, gdy Raz przekroczył próg domu. Rzucił swoją torbę na podłogę, zdjął kurtkę i wszedł do ciemnego salonu. Betsy leżała na podłodze, twarzą w dół. Najpierw pomyślał, że zasłabła, wstając z sofy. Jednak gdy tylko uklęknął obok niej i dotknął jej głowy, poczuł dziwną lepkość na jej włosach. Mokra była również jej szyja. Zerwał się na równe nogi i zapalił światło. Wtedy jego oczom ukazał się przerażający widok.
Jego żona leżała w kałuży krwi. Oba jej nadgarstki były rozcięte, a czarna rękojeść kuchennego noża wystawała z gardła. Ostrze rozszarpało szyję, wbiło się w czaszkę, rozcięło prawą tętnicę szyjną i oko. Na brzuchu znajdowało się bardzo wiele głębokich nacięć, podobnie jak w okolicach wątroby i śledziony. Był przerażony. W pierwszej chwili pomyślał, że Betsy popełniła samobójstwo. Kiedyś próbowała się już zabić, wtedy gdy dowiedziała się o tym, że ma raka. Teraz pojawiły się groźne przerzuty. Tylko dlaczego zrobiła to w tak makabryczny sposób? Raz chwycił za telefon i zadzwonił pod 911. Mówił operatorowi, że jego żona popełniła samobójstwo. Ratownicy pojawili się na miejscu kilka minut później. Zauważyli, że w domu panował bałagan. Wokół zakrwawionych zwłok leżały torby z zakupami oraz porozrzucane świąteczne ozdoby. Kuchenny zlew wypełniony był brudnymi naczyniami. Lekarz po obejrzeniu ciała stwierdził, że zgon nastąpił godzinę wcześniej. Krew na głowie i na nadgarstkach zdążyła już zakrzepnąć. Zgłoszenie męża informujące o samobójstwie wprost nazwał niezwykle absurdalnym. Potwierdziła to późniejsza sekcja zwłok. Nikt nie popełnia samobójstwa poprzez zadanie sobie 56 ran kłutych. Tym bardziej, że zdecydowana większość tych ran została zadana już po śmierci kobiety. Detektywi, którzy pojawili się na miejscu, nie mieli żadnych wątpliwości. Betsy Feria została bestialsko zamordowana. I od początku mieli oni tylko jednego podejrzanego. Podczas przeszukania domu policjanci znaleźli zakrwawione kapcie Rasa, schowane były w jego szafie. Gdy siedział w radiowozie, próbowałem z nim rozmawiać. Wydawał się bardzo przerażony i spanikowany. Jednak za każdym razem, gdy próbowałem odwrócić jego uwagę rozmową o okolicy, w której się wspólnie wychowaliśmy, zaczynał zachowywać się normalnie, a nawet się śmiał. Jego reakcje wydawały mi się bardzo podejrzane. Raz został zatrzymany i zabrany na posterunek policji. Czekając samotnie w pokoju przesłuchań, modlił się i raz za razem powtarzał imię swojej żony. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Podczas trwającego ponad 10 godzin przesłuchania przysięgał, że nie zabił Betsy, że nie było go w domu, gdy to wszystko się stało. Jednak policjanci mu nie wierzyli. Wciąż powtarzali te same pytania, które sugerowały, że to właśnie on jest winny. Dlaczego tak bardzo zmieniał się jego nastrój, gdy po raz pierwszy rozmawiali z nim detektywi? Dlaczego kilka razy na jego twarzy pojawił się uśmiech? Gdy przesłuchanie dobiegło końca, raz usłyszał, że to on zabił swoją chorą żonę. Śledczy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Ich podejrzenia szybko potwierdziła najlepsza przyjaciółka żony, Pam Happ. Kobieta zeznała, że w ich małżeństwie od dawna się nie układało. Betsy wielokrotnie miała się jej zwierzać, że boi się Rasa, że ją bił, że groził jej śmiercią, że wiele razy podkreślał, jak wiele pieniędzy otrzyma po jej śmierci. Przedstawiła podejrzanego jako mężczyznę o wybuchowym temperamencie, który zdolny jest do największych okrucieństw. Policjanci nie mieli powodów, aby jej nie wierzyć. Przecież nikt nie mógł znać sytuacji rodzinnej ofiary lepiej niż jej najlepsza przyjaciółka. Tym bardziej, że Pam od samego początku śledztwa była bardzo chętna do współpracy. Sama zaoferowała pobranie od niej próbek DNA i odcisków palców. Zapewniła, że gdy około 19 podwiozła Betsy do domu, jej przyjaciółka była bardzo zmęczona i natychmiast usnęła. Podkreśliła, jak okropnie wyglądał dom tamtego wieczoru. Ciemny, ale z otwartymi drzwiami. Odniosła wrażenie, że mąż ofiary był w środku, bo widziała jego samochód na podjeździe. Najpierw powiedziała, że nie weszła do środka, ale później zmieniła swoją wersję wydarzeń. Weszła, bo przyjaciółka chciała jej pokazać nową szafkę na biżuterię. Pam zaznaczyła, że gdy wychodziła, Betsy leżała na sofie owinięta kocem. Chwilę później poprawiła się, mówiąc policjantom, że przyjaciółka odprowadziła ją do samych drzwi.
Na początku przesłuchania Pam opowiedziała śledczym, że zadzwoniła do Betsy, kiedy dojechała do swojego domu. To też zmieniła. W drugiej wersji Pam próbowała do niej zadzwonić, gdy dojeżdżała do domu, ale Betsy nie odebrała. Policjanci zaczęli zastanawiać się, dlaczego przesłuchiwana kobieta tak często zmienia zdanie. Ta szybko rozwiała ich wątpliwości. Zupełnie szczerze stwierdziła, że od jakiegoś czasu ma ogromne kłopoty z pamięcią. Miało to być spowodowane urazem głowy z przeszłości. Śledczy uwierzyli i już więcej o nic nie pytali. Policjanci postanowili poddać Rasa badaniu wykrywaczem kłamstw. Mężczyzna zgodził się i oblał ten test. Jego odpowiedzi wyraźnie wskazywały na to, że w chwili, gdy mówił, że nie zabił swojej żony, kłamał. 4 stycznia 2012 roku, czyli dzień po pogrzebie Betsy, Ras został aresztowany. Kaucję wyznaczono na $250,000. Nie miał tyle, więc 10 następnych miesięcy spędził w areszcie, czekając na proces. Podczas rozprawy obrońca Rasa, sprytny adwokat Joel Schwartz, robił co tylko mógł, aby uratować swojego klienta przed więzieniem. Swoją drogą, postać tego obrońcy też została barwnie przedstawiona w serialu Cała prawda o Pam. To z pewnością jedna z ciekawszych postaci. Od samego początku uważałem, że mój klient jest niewinny. Trzech jego przyjaciół zeznało zgodnie, że wieczór, w którym dokonano morderstwa, spędził on w ich obecności. Potwierdzały to nie tylko paragony z różnych sklepów, w których dokonywał zakupów, ale i dane z logowań jego telefonu. W chwili śmierci swojej żony mój klient przebywał w innym mieście, oddalonym prawie 40 km od miejsca zbrodni. Pani prokurator próbowała podważyć zeznanie świadków obrony. Twierdziła, że byli oni w zmowie z oskarżonym. Wspólnie mieli przygotować spisek, mający na celu stworzenie żelaznego alibi. Gdy Raz mordował swoją żonę, w tym czasie jego przyjaciele robili zakupy jego kartą kredytową oraz logowali się jego komórką w odległych miejscach. Obrońca oskarżonego miał jednak asa w rękawie. Były to mocne poszlaki, świadczące nie tylko o niewinności Rasa, ale także wskazujące, kto mógł być prawdziwym mordercą, a raczej morderczynią. Adwokat otwarcie wskazywał, że jego zdaniem na ławie oskarżonych powinna zasiadać Pam Happ. Po pierwsze, to ona ostatnio widziała Betsy żywą. Nalegała, aby odwieźć ją do domu, choć kobieta była już umówiona ze swoim mężem. Po drugie, według biegłych, pozycja ciała ofiary wskazywała na to, że znała ona swojego zabójcę. A według zeznań Pam, Betsy nie ufała swojemu mężowi. Po trzecie, kiedy Pam po raz ostatni dzwoniła nieskutecznie do Betsy, wcale nie była w swoim domu. Nie była nawet blisko niego. Logowanie jej telefonu wskazywało jasno, że połączenie wykonała w bezpośredniej bliskości miejsca zbrodni. Dokładnie o 19:27, czyli w chwili, gdy zdaniem lekarza sądowego kobieta już nie żyła. Po czwarte, zdaniem obrońcy Rasa to było najważniejszą poszlaką. Zaledwie 4 dni przed swoją śmiercią Betsy zmieniła beneficjenta swojej polisy na życie. Do tej pory pieniądze z ubezpieczenia trafiłyby do jej męża. Po zmianie jedyną spadkobierczynią została Pam. Obrońca wszystkie swoje wątpliwości próbował przedstawić w sądzie, jednak sędzia prowadzący rozprawę mu tego zabronił. Argumentował o tym, że oskarżonym był Ras Feria i to jego dotyczyła rozprawa. Zabronione więc było przedstawianie dowodów obciążających świadka, ponieważ to nie Pam była stroną w procesie o morderstwo. Ława przysięgłych nie mogła się więc zapoznać z wątpliwościami obrońcy. 21 listopada 2013 roku Raz został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Miesiąc później został skazany na dożywocie plus 30 lat pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia. W procesie brał udział tylko jeden przedstawiciel mediów. Był to dziennikarz śledczy stacji Fox, Chris Hayes. On także, podobnie jak obrońca Rasa, nie wierzył w jego winę. Mało tego,
On także przychylał się do stwierdzenia, że zabójcą była Pam. Wyrok skazujący wstrząsnął nim do tego stopnia, że od tamtej pory postanowił zrobić wszystko, aby dowiedzieć się prawdy i wywalczyć sprawiedliwość dla, jego zdaniem, niewinnie skazanego człowieka. Pierwszy wniosek obrony o powtórzenie procesu został odrzucony przez stanowy sąd apelacyjny. Jednak dwa niezależne prywatne śledztwa trwały. Jedno prowadził dziennikarz Foxa, drugie obrońca skazanego. Choć walka o sprawiedliwość wydawała się być zadaniem trudnym, adwokat nie tracił nadziei. Tymczasem w otoczeniu Pam znów doszło do podejrzanej śmierci. 13 października 2013 roku matka kobiety wypadła z balkonu swojego mieszkania na trzecim piętrze. Shirley Newman od kilku lat mieszkała w ośrodku dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Dzień wcześniej została tam odwiedzona przez córkę, która spędziła z nią trochę czasu. Przed swoim wyjazdem Pam poinformowała personel ośrodka, że jej matka jest chora i nie pojawi się na stołówce ani na kolacji, ani na śniadaniu następnego dnia. Prosiła również, aby nikt nie przeszkadzał jej matce w wypoczynku. Opiekunki zastosowały się do tej prośby. Jednak kiedy Shirley nie pojawiła się także na obiedzie, postanowiono sprawdzić, czy wszystko u niej ok. O 14:30 Shirley Newman została znaleziona martwa. Leżała na trawie pod swoim balkonem. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią przyjęła 8-krotną dawkę leków nasennych. Dwie barierki balustrady były wyłamane, dwie inne wygięte. Policyjne śledztwo zostało zamknięte. Jego końcowe wnioski nie pozostawiały wątpliwości. Śmierć kobiety była wypadkiem. Dziennikarz śledczy postanowił przyjrzeć się bliżej tej sprawie i szybko odkrył, że jedyną spadkobierczynią zmarłej kobiety była jej córka, Pam. Przypadek? Chris uważał, że nie. Swoimi wątpliwościami podzielił się z policją. Detektyw prowadzący śledztwo próbował uzyskać dane z logowania Pam w chwili śmierci starszej kobiety, ale sąd nie wydał takiego nakazu. Dwie ofiary, ta sama spadkobierczyni. Obrońca Rasa czuł, że jest blisko zwycięstwa. W lutym 2015 roku sąd apelacyjny skierował sprawę z powrotem do sądu okręgowego, a ten nakazał wznowienie procesu. Nowy sędzia prowadzący inaczej interpretował prawo niż jego poprzednik i tym razem pozwolił obrońcy skazanego na przedstawienie wszystkich dowodów, jakie uznał za zasadne, nawet jeśli miałyby one obciążyć któregokolwiek ze świadków. Ogromną rolę w tym procesie odegrał także dziennikarz śledczy Foxa. Szczegóły sprawy, do których dotarł podczas swojej pracy, były na bieżąco publikowane w mediach. Okazało się wówczas, że policja zataiła przed obroną dodatkowe przesłuchanie Pam. W jego trakcie kobieta przedstawiała zupełnie inną wersję swoich wcześniejszych zeznań. Tym samym jawiła się jako osoba całkowicie niewiarygodna. A to przecież głównie na podstawie jej zeznań raz został skazany. Tym razem twierdziła, że ona i Betsy miały potajemny romans. Raz się o nim dowiedział i z tego powodu groził śmiercią nie tylko własnej żonie, ale i Pam. Dodatkowo twierdziła ona, że gdy podwiozła Betsy do domu, widziała Rasa siedzącego w swoim aucie zaparkowanym na podjeździe. Co więcej, na jaw wyszedł fakt, że Pam odmówiła udziału w badaniu wykrywaczem kłamstw, powołując się na swoją niepełnosprawność, ale nigdy nie przedstawiła wymaganego wówczas zwolnienia lekarskiego. I jakoś policji to nie przeszkadzało. Na tym ujawnione w trakcie drugiego procesu rewelacje się nie kończyły. Okazało się, że pani prokurator, tak zajadle próbująca udowodnić winę Rasa, nie tylko była w nieformalnym związku z detektywem prowadzącym śledztwo, ale miała także romans z głównym świadkiem oskarżenia. Dzięki temu miała dostęp do dowodów, które nie zostały udostępnione obrońcom. Instruowała swojego kochanka na temat tego, co i jak ma zeznawać, aby maksymalnie obciążyć oskarżonego. Obrońca w pełni wykorzystał te rażące naruszenia.
a także możliwość przedstawienia poszlak, których nie mógł wykazać podczas pierwszego procesu. 7 listopada 2015 roku wyrok skazujący został unieważniony. Raz Feria został uniewinniony i zwolniony z więzienia. Spędził tam prawie 4 lata. Efektem tego procesu było późniejsze wykluczenie z pełnionych stanowisk zarówno pani prokurator, jak i sędziego prowadzącego pierwszy proces. Raz otrzymał odszkodowanie w wysokości 2 milionów dolarów. Za każdym razem, gdy media przypominały sobie o tej sprawie, na pierwsze strony gazet wracała Pam. Opinia publiczna widziała w niej zimną morderczynię, która posłała za kratki niewinnego człowieka. I tylko dzięki nieustępliwości dziennikarza śledczego oraz obrońcy skazanego raz odzyskał wolność. Tymczasem Chris Hayes dalej prowadził swoje dziennikarskie śledztwo. Próbował on za wszelką cenę powiązać Pam z 2 morderstwami. Mocno wierzył, że zabiła ona nie tylko swoją najlepszą przyjaciółkę, ale i własną matkę. Telewizja Fox wciąż publikowała reportaże związane ze sprawą. Zwracano w nich uwagę na wszelkie wątpliwości. Jednak policja nadal nie decydowała się na wznowienie swojego śledztwa. Tymczasem Pam czytała wszystkie artykuły, w których dziennikarz Foxa pytał, co ukrywa i ile tak naprawdę ta kobieta ma na sumieniu. Zdawała sobie sprawę, że w każdej chwili pętla wokół niej samej zaciśnie się, a ona wyląduje za kratkami. Postanowiła zrobić więc wszystko, aby ostatecznie oczyścić swoje imię. A jednocześnie raz na zawsze udowodnić, że jest niewinna i że za wszystkim od samego początku stał raz. Plan, który jak sobie wymyśliła, wydawał się być z gatunku tych idealnych. Gdy przyszedł odpowiedni moment, Pam postanowiła wprowadzić go w życie. 16 sierpnia 2016 roku operator 911 odebrał niepokojące zgłoszenie. W słuchawce usłyszał kobiecy głos. Kobieta z kimś rozmawiała. Głośno odmówiła komuś wejścia do swojego pojazdu. Jednocześnie błagała operatora o pomoc. Później nastąpił odgłos trzaśnięcia drzwiami i szybkie kroki. Kobieta twierdziła, że została napadnięta, ale udało jej się uciec do własnego domu. Podała swój adres. Nagle padło kilka strzałów, a po nich włączył się alarm przeciwpożarowy. Wtedy połączenie zostało przerwane. Policja pojawiła się na miejscu kilka minut później. Gdy weszli do domu, w sypialni zastali przestraszoną 58-letnią kobietę. Wciąż trzymała w dłoni rewolwer. Tuż pod jej nogami leżał martwy mężczyzna. Kobieta powiedziała nam, że została zaatakowana pod własnym domem przez nieznanego jej mężczyznę. Człowiek ten wsiadł do jej samochodu. Przystawił nóż do jej gardła i zażądał, aby pojechała z nim do banku po pieniądze. Cudem udało jej się wytrącić mu nóż z ręki i uciec. Przez otwarty garaż wbiegła do swojej sypialni. Sprawca pobiegł za nią. W ostatniej chwili zdążyła wyjąć broń z nocnej szafki i zastrzelić napastnika. Na miejscu okazało się, że ofiarą napadu była Pam Hub. Nic nie wskazywało na to, że jej zeznanie nie było prawdziwe. Została więc zwolniona do domu. Oględziny zwłok tego mężczyzny wykazały, że napastnikiem był 33-letni Louis Grampenberger. Policjanci znaleźli przy nim odręcznie napisaną instrukcję uprowadzenia Pam spod jej domu, odzyskania pieniędzy należących do Rasa oraz nakaz zabicia jej w sposób identyczny, jak kilka lat wcześniej zginęła Betsy. Sprawca miał upewnić się, że rękojeść noża będzie wystawała z jej szyi. Przy Louisie znaleziono także foliowy woreczek zawierający 9 banknotów 100-dolarowych. O tym niecodziennym napadzie poinformowały lokalne media. Przy okazji przypomniały, że bohaterka reportażu już wcześniej była łączona ze sprawą o morderstwo, gdy jej przyjaciółka została dźgnięta 56 razy.
Mąż ofiary został wówczas aresztowany i skazany, a później uniewinniony. W międzyczasie matka Pameli zmarła w tajemniczych okolicznościach. Reporterzy podkreślali wówczas, że jedynym motywem wszystkich tych spraw mogła być chęć zdobycia pieniędzy. Ten sam reportaż oglądał raz. Od razu pomyślał, że Pam zamierza go w coś wrobić. Nie pomylił się. Już następnego dnia zadzwonił do niego jego adwokat z informacją, że policja chce z nim porozmawiać. Tym razem detektywi uwierzyli mu na słowo. Mimo, że notatka znaleziona przy napastniku wskazywała, że to właśnie raz zlecił ten napad. Śledztwo wykazało, że mężczyzna nie kłamał. Pam zwabiła do swojego domu niepełnosprawnego umysłowo 33-latka. Następnie zastrzeliła go i podłożyła do wody obciążające Rasa. Banknoty znalezione w kieszeni Louisa miały kolejne numery seryjne, które pasowały do numeru seryjnego banknotu 100-dolarowego znalezionego na komodzie w domu Pam. Znaleziono również świadków. Pewna mieszkanka okolicy zeznała, że 6 dni wcześniej została zaczepiona przez kobietę podającą się za producentkę telewizyjną. Oferowała $1000 za odegranie sceny połączenia na numer 911 z domu Pam na potrzeby filmu dokumentalnego o sprawie śmierci Betsy. Jej sąsiad również usłyszał podobną propozycję. Oboje jednak odmówili. Niepełnosprawny Louis zgodził się, za co zapłacił swoim życiem. Przekonujące było również zeznanie lekarza, który od kilku lat zajmował się chorobą rzekomego napastnika. Okazało się, że znaczny stopień jego niepełnosprawności intelektualnej nie pozwoliłby mu na dokonanie takiego napadu. Tydzień po zastrzeleniu 33-latka, Pam została aresztowana i oskarżona o dokonanie zabójstwa pierwszego stopnia. Będąc już w areszcie, poprosiła o możliwość skorzystania z toalety. Policjanci zgodzili się. Kilka sekund później, niepilnowana przez nikogo kobieta wyjęła z kieszeni spodni długopis i dźgnęła się nim w szyję oraz w nadgarstki. W ostatniej chwili została uratowana i przewieziona do szpitala. A pierwsze strony lokalnych gazet obiegło jej policyjne zdjęcie, na którym aresztowana kobieta ma na szyi założony opatrunek. Asystent prokuratora hrabstwa opisał jej czyn jako próbę samobójczą spowodowaną jej świadomością winy. 16 grudnia 2016 roku kobieta usłyszała zarzuty. Nie przyznała się do winy. Prokuratorzy ogłosili, że będą domagać się dla niej kary śmierci. Pół roku później sąd okręgowy orzekł, że podczas przyszłego procesu prokuratura nie będzie mogła przedstawić dowodów dotyczących śmierci jej matki. Zezwolono jednak, aby prokurator mógł włączyć do aktu oskarżenia zabójstwo Betsy. Proces wyznaczono na czerwiec 2019 roku. Nigdy jednak do niego nie doszło. Krótko przed wyznaczonym terminem rozprawy Pam zdecydowała się na skorzystanie z tak zwanej doktryny Alforda. Co to takiego? W amerykańskim systemie prawnym jest to dobrowolne poddanie się karze, na mocy którego oskarżony nie przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego i w dalszym ciągu podtrzymuje swoją niewinność. Jednocześnie oskarżony przyznaje, że zgromadzone przez prokuraturę dowody jego winy prawdopodobnie przekonałyby ławę przysięgłych do uznania go winnym ponad wszelką wątpliwość. Na mocy takiej ugody z prokuratorem nie tylko zrezygnowano z zaplanowanego procesu, ale również odstąpiono od żądania kary śmierci za zabójstwo pierwszego stopnia. Pam została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o przedwczesne zwolnienie warunkowe. Matka niepełnosprawnego 33-latka otrzymała odszkodowanie w wysokości $3 milionów. We wrześniu 2020 roku mąż Pam złożył wniosek o rozwód, który ostatecznie uzyskał kilka tygodni temu. Całą sprawą od ponad 10 lat żyje cała Ameryka. I nie jest to sprawa zakończona.
Pam wciąż nie przyznaje się do winy, a śledczy w dalszym ciągu nie ustalili prawdziwych okoliczności śmierci wszystkich ofiar, które się jej przypisuje. Jakiś czas temu złożyła wniosek o uchylenie wyroku skazującego. Twierdziła przy tym, że została zmuszona przez prokuratora i policję do skorzystania z doktryny Alforda. Choć jej wniosek został odrzucony, należy się spodziewać, że nie jest to jej ostatnie słowo. To, że będzie walczyć o swoją wolność, jest akurat pewne. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę o okolicznościach trzech zabójstw, których się dopuściła? Nie mam pojęcia. Wielu Amerykanów mocno w to wierzy i niecierpliwie czeka na ten moment. Tym bardziej, że sprawa ta wciąż budzi w Stanach Zjednoczonych wiele emocji. Czy podobnie będzie w Polsce po premierze 6-odcinkowego serialu Cała prawda o Pam na kanale Fox z rewelacyjną Renée Zellweger w roli tytułowej? Dziś cała ta historia nie jest jeszcze w naszym kraju zbyt dobrze znana, nawet wśród miłośników true crime. Dlatego tym bardziej 25 kwietnia, w poniedziałek o 22:00, fani tego gatunku powinni zasiąść przed ekranem swoich telewizorów, aby włączyć kanał Fox i poznać tę niezwykle zawiłą sprawę, do której scenariusz napisało życie, a raczej zrobiła to śmierć. Sprawa Ruth Ellis. Nie tak miała wyglądać jej wymarzona Wielkanoc. 28-letnia Ruth Ellis planowała spędzić ją razem ze swoim narzeczonym. Jeszcze kilka dni wcześniej wierzyła, że jej kręta życiowa droga właśnie się prostuje. Uwikłana w dziwny trójkąt miłosny z dwoma mężczyznami, czuła, że nic już nie zależy wyłącznie od niej samej. Mieszkali razem, we troje. Starszy od niej o 4 lata Desmond kochał ją nad życie. Był gotowy zrobić dla niej wszystko. Przygarnął ją i jej 10-letniego synka, gdy oboje nie mieli gdzie mieszkać. Dawał jej pieniądze na życie, gdy nie mieli co jeść. Dla jej dziecka był niczym ojciec. Ale ona wciąż nazywała go jedynie swoim alternatywnym kochankiem. Tak naprawdę kochała tylko Davida, młodszego od niej o 3 lata kierowcę rajdowego. Choć kilka miesięcy wcześniej mężczyzna oświadczył się jej, to ich związek wciąż był niezwykle burzliwy. Oboje posądzali się wzajemnie o liczne romanse i zdrady, ku czemu mieli zresztą wyraźne powody. On do niedawna był zaręczony z inną kobietą, nie stronił też od towarzystwa swoich licznych wielbicielek. Ona jako hostessa nocnego klubu dorabiała, dotrzymując towarzystwa bogatym klientom. Kolejne kłótnie przeplatali godzeniem się. Wtedy razem bawili się i pili. Podczas awantur dochodziło często do rękoczynów i to z obu stron. Ostatni raz uderzył ją przed 10 dniami. Ruth była wtedy w ciąży i poroniła. Gdy David znikał na długie dni, kobieta wracała w ramiona Desmonda. On godził się być jej pocieszycielem. O nic nie pytał i brał tylko tyle, ile ona sama zdecydowała się mu dawać. Tak też było w wielkanocną niedzielę 10 kwietnia 1955 roku. O godzinie 21 Ruth siedziała w jego samochodzie przed pubem Magdala w północnym Londynie. Od 3 dni jej ukochany David nie tylko nie pojawił się w domu, ale wręcz unikał z nią wszelkiego kontaktu. Obiecał, że spędzą Wielkanoc razem. Już nawet wynajął dla nich przytulny hotel. Od czasu, gdy kobieta widziała go ostatni raz, to praktycznie nie spała. Wspomagała się dużą ilością alkoholu i środków usypiających. Znalazła się pod ścianą. Już dłużej nie mogła znieść takiego traktowania. Gdy siedziała w samochodzie z Desmondem, widziała auto Davida, które było zaparkowane pod pubem. Wtedy pochyliła się w stronę kierowcy, pocałowała go i podziękowała za wszystko, co do tej pory dla niej zrobił. Desmond zapytał się jej jeszcze, czy wie, co robi. Odpowiedziała, że nie ma już innego wyjścia, że nic innego już jej nie zostało. Ruth otworzyła torebkę, z której wyjęła okulary w grubych, czarnych oprawach. Od dziecka miała słaby wzrok, ale nigdy ich nie nosiła. Była zbyt próżna, aby komukolwiek się w nich pokazać.
No chyba, że było to absolutnie konieczne. A tamtego wieczoru musiała widzieć bardzo wyraźnie, bo tylko to było gwarancją tego, że jej plan się powiedzie. Wzięła głęboki oddech. Otworzyła drzwi i wyszła. Szybkim krokiem ruszyła w poprzek jezdni. Czarna torebka rytmicznie podskakiwała na jej biodrze. Była dużo cięższa niż zwykle przez schowany do niej rewolwer. Desmond odpalił silnik i odjechał, zanim rozegrał się ostatni akt wielkanocnego dramatu. Ruth podeszła pod budynek i zajrzała przez okno. Od razu zobaczyła Davida. Był z przyjacielem. Pili piwo, palili papierosy i śmiali się do łez. Gdy zauważyła, że podnieśli się ze swoich miejsc i zapłacili rachunek, cofnęła się i skryła się we wnęce sąsiednich drzwi. David i jego przyjaciel wyszli z baru i spokojnym krokiem udali się w stronę zaparkowanego auta. Wtedy kobieta w okularach ruszyła w ich stronę. Zawołała swojego narzeczonego po imieniu. Ten jednak albo jej nie usłyszał, albo totalnie zignorował. Zawołała więc raz jeszcze. Reakcja mężczyzny pozostała niezmienna. Wciąż grzebał kluczykiem w zamku i próbował otworzyć zacinające się drzwi swojego sportowego samochodu. Wtedy Ruth wyciągnęła z torebki broń, a przed barem zabrzmiało po raz trzeci głośne David. Wtedy odwrócił się i spojrzał w jej stronę. Gdy tylko dostrzegł wycelowany w niego sześciostrzałowy rewolwer, uciekł za samochód i spróbował schować się za plecami swojego przyjaciela. Nie zdążył jednak do niego dobiec. Padły dwa strzały. David krzyknął, a dosięgające celu kule szarpnęły jego ciałem. Krew trysnęła na maskę auta, do którego coraz szybszym krokiem zbliżała się kobieta z dymiącym rewolwerem. Wtedy zdecydował się na ucieczkę wzdłuż ulic, no i padł kolejny strzał, a potem jeszcze następny. David upadł na ziemię twarzą w dół. Spod ciała wypłynęła stróżka krwi. Kobieta zbliżyła się do wijącego się z bólu mężczyzny, przystawiła mu lufę do pleców i wystrzeliła po raz piąty. David przestał się ruszać. Łącznie cztery kule trafiły w cel, przebijając wątrobę, jelita, płuca i tchawice. 25-letni kierowca rajdowy nie żył. Wciąż stojąc nad jego ciałem, Ruth przystawiła lufę do swojej skroni. Ostatnia kula była przeznaczona właśnie dla niej. Zamknęła oczy i pociągnęła za spust. Rewolwer jednak nie wystrzelił. Zaciął się, psując tym samym cały jej plan. Strzał padł dopiero kilka sekund później, gdy Ruth opuściła broń. Kula odbiła się od chodnika i trafiła rykoszetem w stojącą po drugiej stronie jezdni przerażoną kobietę, raniąc ją w kciuk. Wolnym krokiem Ruth przeszła przez ulicę. Podeszła pod ścianę pubu, oparła się o nią plecami i spojrzała w stronę sparaliżowanego strachem przyjaciela swojego byłego już narzeczonego. Powiedziała: może przestaniesz się na mnie gapić i w końcu zadzwonisz na policję? Nie widzisz, że właśnie zabiłam twojego kolegę? Zadzwoniłabym sama, ale jestem trochę zdezorientowana. W ciągu następnych minut przy martwym Davidzie zaczęli zbierać się ludzie. Jeden z przechodniów zbadał mu puls i pokiwał przecząco głową. Kobieta z przestrzelonym kciukiem krzyczała w niebo głos. Ktoś podszedł do Ruth i poczęstował ją papierosem. Podziękowała z uśmiechem i zaciągnęła się dymem. Czekała na przyjazd radiowozów. Wciąż wpatrywała się w ciało swojego ukochanego. Aresztował ją dopiero policjant, który wyszedł z pubu. Po swojej służbie czekał tam na przyjaciółkę, gdy jakiś przechodzień wpadł do lokalu i doniósł o tragedii, która właśnie rozegrała się na ulicy przed lokalem. Najpierw przejechała karetka, a chwilę po niej policyjne samochody. Drobna blondynka została otoczona przez rosłych funkcjonariuszy, a następnie skuta kajdankami i odwieziona na pobliski komisariat. Następnego dnia, wielkanocny poniedziałek, 11 kwietnia 1955 roku, Ruth Ellis została oskarżona o morderstwo. Kobietę przewieziono do londyńskiego więzienia. Tam miała oczekiwać na swój proces.
Ale cofnijmy się trochę w czasie i opowiedzmy o historii tej kobiety. Nasza bohaterka przyszła na świat w roku 1926 jako Ruth Nilsson. Była trzecim z sześciorga dzieci w tradycyjnej rodzinie robotniczej z północnej Walii. Jej ojciec, Arthur, był utalentowanym muzykiem. Razem z rodziną jeździł po całym kraju w poszukiwaniu zarobku. Gdy miał pracę, rodzinie wiodło się dobrze. Gdy nikt nie chciał skorzystać z jego usług, a zdarzało się to dość często, wszyscy przymierali głodem. Krótko przed wybuchem II wojny światowej rodzina przeniosła się z Walii do Londynu, gdzie Arthur znalazł zatrudnienie jako portier w szpitalu psychiatrycznym. Był zmuszony do zrezygnowania z kariery muzycznej, popadł w depresję. Zapomnienia szukał w alkoholu. Swoją frustrację wkrótce zaczął wyładowywać na żonie i dzieciach. Ruth była dzieckiem buntowniczym. Jej trudny charakter sprawiał, że wciąż popadała w konflikt nie tylko z rodzicami, ale i z nauczycielami w szkole. Miała nadwagę i nosiła okulary. W Walii nikomu to nie przeszkadzało, ale w Londynie jej szkolni rówieśnicy już tacy wyrozumiali nie byli. Często jej dokuczali, a ona nie mogła znaleźć z nimi wspólnego języka. W wieku 14 lat zdecydowała się porzucić szkołę i podjąć pracę w londyńskiej fabryce amunicji. Wtedy też postanowiła zmienić swój wygląd. I nagle ta zakompleksiona brunetka schudła i przefarbowała włosy na blond, co w tamtych czasach było dość odważnym wyczynem. Przy wzroście 160 cm ważyła 45 kg i w końcu zaczęła się podobać chłopakom. Wkrótce stała się stałą bywalczynią londyńskich klubów. W jednym z nich poznała swoją pierwszą miłość. Był to 10 lat starszy od niej Kanadyjczyk. Claire André był przystojnym żołnierzem. Pokazał tej 16-letniej dziewczynie luksusy, o jakich wcześniej mogła tylko pomarzyć. Zabierał ją do eleganckich restauracji, obsypywał kwiatami i prezentami. Nic więc dziwnego, że szybko zawrócił jej w głowie. Obiecał też ślub. Rodzice Ruth od samego początku byli przeciwni temu związkowi, ale ona nie miała najmniejszego zamiaru słuchać ich rad. Gdy zaszła w ciążę, nagle zrozumiała, że jej rodzina miała rację. Pewnego dnia narzeczony nie pojawił się na umówionym spotkaniu. Gdy zapukała do drzwi mieszkania, które wynajmował, okazało się, że mężczyzna już tam nie mieszka. Niedługo później ciężarna 17-latka otrzymała list z Kanady. Bardzo mi przykro, że ogłaszam ci to w taki sposób. Zdecydowałem się na powrót do mojej ojczyzny. Tam czeka na mnie żona i moje dzieci. Przepraszam, że nie przyznałem ci się do tego wcześniej. Ta wiadomość na zawsze odmieniła jej życie. Była skłócona z rodziną. Zamieszkała w domu opieki. Tam urodziła syna. Chłopiec otrzymał imiona Claire André. Tak jak jego ojciec, którego swoją drogą nigdy nie zobaczył. Po powrocie do Londynu Ruth została chłodno przyjęta przez własnych rodziców. Jedynie jej siostra okazała samotnej matce trochę życzliwości. Często opiekowała się jej dzieckiem. Gdy Ruth znalazła nową pracę, mały Andy na stałe zamieszkał z ciotką. A jaka była to praca? Posada modelki w zakładzie fotograficznym. Mężczyźni przychodzili do zakładu z własnymi aparatami i po uiszczeniu właścicielowi odpowiedniej opłaty przez godzinę swobodnie fotografowali nagą, seksowną blondynkę, która prezentowała przed nimi najwymyślniejsze pozy. Choć modelka zdawała sobie sprawę, że większość mężczyzn przychodziło tam z pustymi aparatami, bez kliszy w środku, zupełnie jej to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, była dumna, że gotowi są zapłacić, aby na nią popatrzeć. Jej praca polegała wyłącznie na pozowaniu nago do zdjęć. Jej uroda i seksapil sprawiły, że wkrótce otrzymała nową propozycję pracy. Właściciel jednego z najpopularniejszych londyńskich nocnych klubów zaproponował jej stanowisko hostess. Do jej zadań należało sprzedawanie drinków bogatym klientom. Nie mogła sobie wymarzyć lepszej pracy. Wcześniej w fabryce amunicji jej pensja nie przekraczała zwykle 2 funtów tygodniowo.
a teraz jako skąpo ubrana hostessa zarabiała 20 funtów tygodniowo. 10 razy więcej. Plus napiwki, którymi także była hojnie obdarowywana. Z dnia na dzień bieda, której doświadczała właściwie przez całe swoje dotychczasowe życie, stała się przeszłością. Przedsiębiorcza kobieta szybko znalazła sposób, aby swoje dochody kilkukrotnie zwiększyć. Zaczęła świadczyć seksualne usługi tym najbogatszym klientom. Nawiązała również romans z właścicielem klubu, co także przyniosło jej duże korzyści. Została menadżerką lokalu. Choć praca luksusowej prostytutki na pół etatu zapewniła jej ogromne zarobki oraz przynależność do śmietanki towarzyskiej ówczesnego Londynu, miała równocześnie swoją ciemniejszą stronę i cenę, którą ta młoda kobieta musiała zapłacić. Kilka razy zaszła w ciążę, co zmusiło ją do poddania się zabiegom nielegalnej aborcji. Choć zarzekała się, że nigdy nie zwiąże się z żadnym ze swoich klientów, to latem 50 roku zakochała się w jednym z nich. Był to dentysta George Ellis. Był od niej starszy o ponad 20 lat i był dosyć bogaty, a dla Ruth to było znacznie ważniejsze niż wiek. George mógł zapewnić jej życiową stabilizację, o której coraz częściej myślała. Chciała porzucić swoje dotychczasowe życie, wyjechać z Londynu, zostać żoną i matką dla swojego syna. Andy miał już wtedy 7 lat i wciąż mieszkał z jej siostrą. Związek z tym zamożnym dentystą mógł naprawdę odmienić jej życie. Po kilku miesiącach para pobrała się. Małżeństwo od samego początku nie układało się tak, jak powinno. Miłość przegrała z alkoholizmem dentysty oraz wzajemną nieufnością i zazdrością. Gdy Ruth zaszła w ciążę, to George nie wierzył, że to może być jego dziecko. Oskarżał ją o liczne zdrady, czego owocem miała być ich córka. Kobieta także podejrzewała go o posiadanie kochanek. Gdy trafiał na kolejne odwyki, ona zarzucała mu nawiązywanie romansów z pielęgniarkami. To się nie mogło dobrze skończyć. Rok później państwo Ellis rozwiedli się. 25-letnia rozwódka z dwojgiem dzieci wróciła do dawnej pracy w nocnym klubie. Ponownie była menedżerką i damą do towarzystwa i znów stała się ulubienicą stałych klientów, gotowych zapłacić wiele za jedną noc z seksowną blondynką. Właściciel lokalu pozwolił jej zająć należące do niego mieszkanie, znajdujące się na pierwszym piętrze budynku, w którym mieścił się jego klub. Nie chciał, żeby płaciła czynsz. Zaproponował zupełnie inny rodzaj zapłat. Chodziło o spełnienie jego seksualnych zachcianek. Ruth zgodziła się i natychmiast powróciła do swojego dawnego życia. Zamieszkał z nią syn, Andy. Córka trafiła pod opiekę siostry. Później George Ellis zgodził się zabrać i wychować dziewczynkę, pomimo tego, że wciąż nie wierzył w swoje ojcostwo. Wracając do pracy w nocnym klubie, Ruth poznała środowisko kierowców wyścigowych. Młodzi, przystojni i dość bogaci rajdowcy w przerwach pomiędzy kolejnymi wyścigami byli częstymi gośćmi rozrywkowych lokali. Uwodzili kobiety i zostawiali im duże napiwki. W międzyczasie zasypywali hostessy zabawnymi anegdotkami z ich jakże barwnego życia. Wśród tych bawidamków prym wiódł 22-letni David Blakely. Na początku znajomości nie zrobił on jednak na Ruth dobrego wrażenia. Był zbyt pewny siebie, arogancki i wulgarny. Według jednego z biografów kobiety, z czasem jej stosunek do tego, kim był David, zmieniał się. Młody kierowca zaczął jej imponować. Choć był on już zaręczony z pewną szlachcianką, to para wkrótce nawiązała romans. To był związek bardzo toksyczny. Gorąca namiętność nieustannie przeplatała się z brutalną przemocą. Awantury i rękoczyny przechodziły płynnie w godzenie się i tak w kółko. Zupełnie nie rozumieli się wzajemnie, ale nie potrafili bez siebie żyć. Ze sobą zresztą też nie. Ich związek od początku nie był monogamiczny. Kobieta świadczyła swoje seksualne usługi stałym klientom klubu.
David z kolei nieustannie uganiał się za innymi kobietami. Na początku oboje godzili się na taki układ, ale z czasem pomiędzy nimi pojawiła się ogromna zazdrość i niezdrowa zaborczość. 22-letni kierowca Amant żył ponad stan. Wydawał więcej niż zarabiał na torze wyścigowym, a odziedziczony po bogatych rodzicach spadek szybko wyparował. Gdy jego kieszenie zaczęły świecić pustkami, sprzedał swoje mieszkanie i wprowadził się do rów. Wkrótce zakochana w nim kobieta zaczęła go utrzymywać. W przerwach pomiędzy kolejnymi kłótniami wydawali się być parą idealną. Razem pojawiali się na wyścigach oraz organizowanych tuż po nich uroczystych przyjęciach. Przedstawiał kochankę swoim przyjaciołom. Jednak Anthony i Carol Findlater od samego początku byli negatywnie nastawieni do rów. Zaczęli oni namawiać Davida, którego traktowali jak syna, aby porzucił tę niezbyt dobrze prowadzącą się blond hostessę. W roku 54 zazdrosny o Davida właściciel klubu najpierw zażądał od rów płacenia czynszu za mieszkanie, a później podniósł wszystkie opłaty. Wkrótce dał też kobiecie ultimatum. Albo praca w klubie, albo związek z rajdowcem. Ona wybrała to drugie, więc zmuszona została do wyprowadzki. Pomógł jej stały klient nocnego klubu, który był od dawna w niej zakochany. Był od niej 4 lata starszy, był bogaty. Nazywał się Desmond Cassen. Znał obecnego partnera rów, Davida, i szczerze go nienawidził. Mimo to zaproponował kobiecie, aby i ona, i jej syn, i nawet David zamieszkali u niego. Był szczęśliwy, że w końcu miał przy sobie kobietę, która go kochała. Nawet jeśli ona sypiała z innym mężczyzną niemal na jego oczach. Wierzył, że kiedyś on też dostanie swoją szansę na miłość. I doczekał się jej, gdy David zaczął coraz częściej ignorować rów. Buntowany przez przyjaciół, spłukany rajdowiec znikał bez słowa. Dni spędzał zazwyczaj w domu swoich przyjaciół, a noce w objęciach innych kobiet. Kobieta, która go kochała, chciała wzbudzić w nim zazdrość oraz skłonić go do wykazania jej większego zainteresowania. Zaczęła więc romansować z Desmondem. Na początku to przynosiło zamierzony skutek. Zazdrosny David obiecał rów ślub. Jednak w tym samym czasie małżeństwo zaproponował jej także Desmond. Zdaniem jej późniejszego biografa, choć ona nie powiedziała mu tak, to Desmond nie usłyszał od niej również stanowczego nie. Nie potrafiła wybrać. Jeden z nich notorycznie ją zdradzał i bił. Drugi zrobiłby dla niej wszystko i chyba jako jedyny traktował ją jak kobietę. Choć wiedziała, że tylko na nim może polegać, to właśnie ten rajdowiec naprawdę ją fascynował. Co wybrać? Dreszcz emocji i przygodę, czy spokój i stabilizację? Na swoje nieszczęście wybrała to pierwsze. Desmond wciąż cierpliwie czekał. Swój ból gasił coraz większymi ilościami wypitego alkoholu. Mimo że zazdrość zżerała go od środka, nie potrafił niczego odmówić swojej ukochanej. Gdy ta tęskniła za Davidem, to on woził ją po całym Londynie, aby wspólnie odszukać mężczyznę, który na dobrą sprawę przed nią uciekał. Schronienie młodemu rajdowcowi dawał Anthony. Gdy przywieziona przez Desmonda rów pojawiła się pod jego drzwiami i domagała się spotkania z Davidem, gospodarz nie otwierał jej drzwi. Gdy do niego wyzwaniała, podnosił słuchawkę telefonu i bez słowa się rozłączał. David, za udzieloną pomoc, odpłacił swojemu najlepszemu przyjacielowi tak, jak umiał najlepiej. Wdał się w romans z jego żoną, Carol. Pod koniec marca 55 roku Ruth oświadczyła Davidowi, że jest z nim w ciąży. Miała nadzieję, że tym samym skłoni go do większego zaangażowania się w ich związek. Findlaterowie nie wierzyli kobiecie. Przekonali Davida, że równie dobrze ojcem dziecka może zostać Desmond, z którym miała romans.
Frustracja i wątpliwości rajdowca wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem i podczas kolejnego spotkania z Ruf dotkliwie ją pobił. Kilka dni później ona poroniła. Przerażony tym faktem David spanikował. Pojawił się z bukietem kwiatów. Przepraszał, prosił o wybaczenie i obiecywał poprawę. Zapewniał, że wróci do niej w Wielki Piątek, tuż przed Wielkanocą i spędzą razem najbliższe święta. Zapowiedział też, że zaraz po świętach wyprowadzą się z domu Desmonda i zamieszkają razem w wynajętym mieszkaniu. Uwierzyła w to i czekała. Tymczasem David znów zniknął i już więcej się nie pojawił. Przez kilka kolejnych dni Desmond przywoził zasmuconą kobietę pod dom przyjaciół jej ukochanego. Waliła do drzwi, ale w dalszym ciągu nikt jej nie otwierał. Dzwoniła z pobliskiej budki telefonicznej, ale nikt nie podnosił słuchawki. Wielki Piątek czekała na niego. Nie przyszedł, a nawet nie zadzwonił. Ponownie pojechała pod dom przyjaciół Davida. Jego samochód stał zaparkowany pod drzwiami. Zobaczyła, jak wychodzi z ich domu. Wydawał się być szczęśliwy, podczas gdy ona cierpiała z tęsknoty. Nie mogła tego znieść. Nie spała już od kilku dni. Z żalu piła i brała leki uspokajające. A on w tym czasie świetnie się bawił. Podobna sytuacja powtórzyła się zarówno w sobotę, jak i w wielkanocną niedzielę. Ruth była zrozpaczona. Około 19:30 położyła do łóżka swojego 10-letniego synka, a następnie kazała Desmondowi zawieźć ją jeszcze raz pod dom Antoniego i Carol. Zamierzała raz na zawsze odpłacić niewiernemu narzeczonemu za wszystkie upokorzenia, jakich doznała z jego strony. Tym razem pod domem nie było jednak samochodu Davida. Ruth wiedziała doskonale, że jest tylko jedno miejsce, gdzie o tej porze może znajdować się David. Chodziło o oddalony o 400 metrów jego ulubiony pub o nazwie Tawerna Magdala. Kazała więc Desmondowi pojechać w tym kierunku. Pół godziny później David Blakely leżał martwy na ulicy w kałuży własnej krwi. Chciała do niego dołączyć, ale rewolwer zaciął się w najmniej odpowiednim dla niej momencie. Nie zdołała dokończyć swojego planu. Po aresztowaniu przez kilka godzin opowiadała policjantom o swoim planie zabicia Davida. Jednak ani słowem nie wspominała o tym, że we wszystkim pomagał jej Desmond. Twierdziła, że pod dom najpierw dojechała taksówką, stamtąd do baru przeszła pieszo. Zeznała, że broń otrzymała dawno temu od jednego z klientów w ramach zapłaty za usługę. Nie przyznała się, że to właśnie Desmond podarował jej ten załadowany rewolwer i że to właśnie on nauczył ją wcześniej strzelać. Kryła go także podczas późniejszej rozprawy. Podczas trwającego zaledwie dwa dni procesu oskarżona nie zamierzała przedstawiać siebie jako ofiary. Ku rozpaczy swoich obrońców pojawiła się w sądzie wyzywająco ubrana. Miała mocny makijaż i świeżo ufarbowane włosy. Wyglądała jak hostessa, a to nie przysporzyło jej sympatii ze strony ławy przysięgłych. Dodatkowo pogrążyła się odpowiadając na pytanie prokuratora o to, co nią kierowało, gdy pociągała za spust. Ze szczerością oświadczyła, że to przecież oczywiste. Strzelała do Davida, aby go zabić. Tym zdaniem podpisała na siebie wyrok śmierci. Nie mogło być już mowy o nieumyślnym zabójstwie. Obrona próbowała jeszcze udowodnić, że kobieta tamtego tragicznego wieczoru nie była w pełni władz umysłowych, ale nic tym nie mogli wskórać. W tamtym czasie w brytyjskim kodeksie karnym nie istniał jeszcze zapis mówiący o ograniczonej odpowiedzialności sprawcy zabójstwa. Morderstwo było morderstwem, bez względu na to, czym kierował się sprawca. Dodatkowo prawo przewidywało tylko jeden rodzaj kary za umyślne zabójstwo. Śmierć przez powieszenie. I taki właśnie wyrok usłyszała Ruth Ellis. Przyjęła go z godnością i spokojem.
Sprawa stała się głośna w brytyjskich mediach. Opinia publiczna współczuła tej zdradzonej przez narzeczonego morderczyni. Dziennikarze zebrani przed więzieniem, w których miało dojść do egzekucji, nie kryli swojego oburzenia. Choć kobieta została uznana winną popełnienia morderstwa i zgodnie z prawem skazana na karę śmierci, to jednak sumienie naszego narodu pozostaje niespokojne. Zgodnie z prawem skazana musi umrzeć. Setka Brytyjczyków zebrała się przed więzieniem w oczekiwaniu na jej egzekucję. Milion osób wyszło na ulice największych miast. W tych ostatnich dniach jej życia wszyscy zadają sobie pytanie, czy powinno się wieszać kobietę, czy powinno się wieszać kogokolwiek? Petycję o jej uniewinnienie podpisało ponad 50 tysięcy Brytyjczyków. Na próżno. 13 lipca 1955 roku o godzinie 9 rano Albert Pierpoint, naczelny kat Zjednoczonego Królestwa, założył na jej głowę biały kaptur. Sekundę później morderczyni zmarła, stając się tym samym ostatnią kobietą, którą powieszono w Wielkiej Brytanii. Swoją drogą, historia Alberta Pierpointa także jest na kryminatorium. Jeżeli cofniesz się o kilka, albo może nawet kilkanaście odcinków, na pewno znajdziesz materiał, w którym szczegółowo przedstawiam sylwetkę Alberta Pierpointa. Ale wracając do tematu. Zdaniem większości biografów Ruff, gdyby kobieta otrzymała wyrok dożywotniego więzienia, to po kilku latach prawdopodobnie nikt by już nie pamiętał ani o niej, ani o całej sprawie. To właśnie z powodu swojej śmierci, z powodu ostatniego wykonanego wyroku na kobiecie w historii Wielkiej Brytanii, przeszła do historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Podobnie chyba wygląda sytuacja na naszym krajowym podwórku. Jeżeli chodzi o egzekucję kobiet, no to po II wojnie światowej takiego przypadku nie mieliśmy, ale jeżeli chodzi o egzekucję mężczyzn, to bardzo popularna jest sprawa Andrzeja Czabańskiego. Tak właśnie się nazywał mężczyzna, na którym dokonano ostatniej egzekucji w naszym kraju. I bardzo często to nazwisko pojawia się w wielu publikacjach na temat kary śmierci. Ostatnia egzekucja kobiety w Wielkiej Brytanii wywołała ożywione dyskusje w całym kraju. Przyczyniła się nawet do zmiany brytyjskiego prawa. Po pierwsze, miała ogromny wpływ na zniesienie kary śmierci w Wielkiej Brytanii, a po drugie, już rok po jej śmierci do brytyjskiego kodeksu karnego wprowadzono pojęcie ograniczonej odpowiedzialności. Sprawa pani Ellis sprawiła, że w społecznej świadomości pojawiły się takie pojęcia jak zbrodnia z namiętności lub zabójstwo z miłości. Co prawda oba te terminy nigdy nie zostały oficjalnie uznane przez prawo żadnego kraju, ale dziś są bardzo często używane w mowie potocznej oraz w żargonie prawniczym. Obejmują one przypadki tych zabójstw, kiedy morderstwo nie zostało dokonane z premedytacją oraz nie było wcześniej zaplanowane. Do jego popełnienia doszło natomiast w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, a ofiara zbrodni była blisko związana ze sprawcą. Takie morderstwo co prawda wciąż jest uznawane za celowe pozbawienie życia innego człowieka, ale popełnione bez możliwości wcześniejszego przemyślenia tego czynu przed podjęciem ostatecznej decyzji o zabójstwie. Zwłaszcza w systemie prawa anglosaskiego, a więc głównie w USA oraz w większości państw wspólnoty brytyjskiej, jeśli obrońcom uda się podczas procesu udowodnić, że ich klient dokonał zabójstwa natychmiast po sprowokowaniu go, nie mając czasu na ochłonięcie z emocji i działał bez premedytacji, często oskarżony może w takich przypadkach liczyć na przychylność ławy przysięgłych. A co za tym idzie, uniknąć kary śmierci lub usłyszeć niższy wyrok więzienia. Sprawa Betty Broderick. Dla jednych Betty Broderick stała się zimną i wyrafinowaną morderczynią. Kobietą, która nie mogąc pogodzić się z odrzuceniem i rozwodem, dokonała zemsty. Dla innych to symbol niesprawiedliwości i doprowadzonych do ostateczności kobiet.
Nierówności w postępowaniach sądowych dotyczących rozwodów nie należą do rzadkości. Prawnicy i sędziowie przez długie lata po prostu odmawiali ochrony kobietom, które w sądach walczyły ze swoimi bogatymi mężami. Będąc ofiarami tzw. terroryzmu emocjonalnego i ekonomicznego, zdradzane i porzucane żony często pozostawały z niczym. Jeśli mężowie byli bogaci i wpływowi, ich żony w walce o podział majątku i prawo opieki nad dziećmi często nie miały żadnych szans. Dla mężczyzn rozwód oznaczał wstąpienie na nową drogę życia, nierzadko u boku młodszej i piękniejszej kochanki. Dla kobiet takich jak Betty, rozwód stawał się dopiero początkiem tej długoletniej walki z załamaniem nerwowym, kompleksami oraz poczuciem niesprawiedliwości i dokonanej krzywdy. Jak to zwykle bywa, na początku nic nie zwiastowało, że małżeństwo Betty i Dana po kilkunastu latach rozpadnie się jak przysłowiowy domek z kart. Nic też nie wskazywało na to, że ich kontrowersyjny rozwód, którym żyły amerykańskie media, doprowadzi do wielkiej tragedii. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że on miał rację, kiedy mówił, że nasza wojna będzie trwać, dopóki jedno z nas nie umrze. Każdy, kto na początku lat 80. ubiegłego wieku znał rodzinę Brodericków, wiedział, że Betty była żoną idealną. Swojego męża wspierała zawsze i wszędzie. Bogaty, modnie ubrany i przystojny Daniel był prawnikiem. I to jednym z lepszych w San Diego. Specjalizował się w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Agresywny, przekonujący i niezwykle przebiegły. Uchodził niemal za celebrytę w lokalnych kręgach prawniczych. Jego kancelaria przynosiła rocznie kilka milionów dolarów zysku. Był gościem niemal wszystkich branżowych przyjęć i balów. Daniel całe dnie spędzał w pracy. Tylko w taki sposób mógł skutecznie pomnażać swój i tak okazały już majątek. W tym czasie Betty zajmowała się domem i czworgiem dzieci. Brodericowie mieli wszystko to, o czym większość amerykańskich rodzin mogła wówczas jedynie pomarzyć. Jednak nie zawsze tak było. Początek ich małżeństwa nie był usłany różami. Wszystkie trudności pokonywali razem i nikt z ich przyjaciół nawet nie przypuszczał, że swoją obecną pozycję ten bogaty prawnik zawdzięczał w głównej mierze swojej żonie. Kobieta dorastała w stanie Nowy Jork, w katolickiej rodzinie z klasy średniej. Jej ojciec był dobrze zarabiającym tynkarzem, a matka zajmowała się domem. Betty także miała zostać idealną żoną i gospodynią domową. Skończysz katolicką szkołę, żadnych randek i zabaw, żadnych spotkań z chłopcami. Po studiach wyjdziesz za mąż za prawdziwego katolika. Będziesz zajmować się domem, urodzisz kilkoro dzieci. Twój mąż będzie pracował na całą rodzinę, a ty będziesz go w tej pracy wspierać. I nigdy nie dostarczysz mu żadnych trosk czy zmartwień. Betty została niejako zaprogramowana do bycia ideałem kobiety z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Tak zaprogramowali ją rodzice i wychowawcy w szkole. To mąż miał zarabiać na utrzymanie, a posłuszna i cierpliwa żona miała zajmować się domem i dziećmi. Miała 17 lat, gdy poznała swojego przyszłego męża. Starszy od niej o 3 lata Daniel Broderick pochodził z katolickiej rodziny irlandzkich imigrantów. Jak mówił sam o sobie, był skazany na sukces. Mój ojciec był oficerem marynarki wojennej. W naszym domu rządził żelazną ręką. Był niezwykle surowym człowiekiem, ale ja nigdy nie miałem wątpliwości, że postępował słusznie. W naszej rodzinie wola zwycięstwa była dziedziczna. Sukces mieliśmy w genach. Dan uchodził za najbystrzejszego z całej rodziny. Marzył, aby zostać lekarzem, więc rodzice wysłali go na studia medyczne. Już na pierwszym spotkaniu Betty była nim zafascynowana, o czym napisała później w autobiografii. Był bardzo ambitny, bardzo inteligentny i bardzo zabawny. Te trzy rzeczy szalenie mi zaimponowały. Poza tym pochodziliśmy z tego samego środowiska. Oboje chcieliśmy tego samego w przyszłości. Dużego bogactwa, wysokiej pozycji społecznej i ogromnej rodziny.
Obiecywał mi księżyc i złote góry. Bardzo długo błagał mnie, abym za niego wyszła. Betty zgodziła się dopiero po 3 latach, a ich ślub odbył się wiosną 1969 roku. Zdjęcia z ceremonii ślubnej ukazują śliczną pannę młodą, szczupłą blondynkę o niebieskich oczach, szczerze uśmiechniętą. Pan młody, zawsze wybredny w kwestii swojego ubioru, sprzeciwiając się przyszłym teściom, odmówił noszenia wypożyczonego smokingu. Zamiast niego ubrał niebieski garnitur i krawat w kwiaty. Oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych. Szczęście małżeńskie Betty nie trwało jednak zbyt długo. Tak naprawdę to skończyło się jeszcze zanim na dobre się rozpoczęło. Już podczas wspólnego miesiąca miodowego na Karaibach Dan przestał wykazywać zainteresowanie swoją żoną. Co więcej, w wynajętym przez nich domku dla nowożeńców zwolnił kucharkę i pokojówkę. W ten sposób dał Betty jasno do zrozumienia, czego od niej oczekuje. Służba przydaje się podczas wesela. Teraz już nie potrzebujesz ani kucharki, ani sprzątaczek. Jesteś moją żoną i to do twoich obowiązków należy gotowanie i sprzątanie. Choć Betty była dobrze przygotowana do takiej roli, to zachowanie Dana mocno nią wstrząsnęło. Po powrocie do domu była nawet gotowa porzucić dopiero co poślubionego męża. Kobieta zmieniła jednak zdanie, gdy okazało się, że jest w ciąży. Surowe, katolickie wychowanie wzięło górę nad jej zdrowym rozsądkiem. Zacisnęła zęby i wytrzymała. Mając 2 córki i 2 synów, Betty postanowiła całkowicie poświęcić się rodzinie. Nie mogła tego powiedzieć o własnym mężu. Według niej on nigdy nie chciał być rodzicem. Przez lata nie uczestniczył w wychowaniu dzieci. Nie odrabiał z nimi lekcji. Nie poświęcał im swojego wolnego czasu. Nie myślał o sobie jako o ojcu. O rodzinę dbała tylko ona. Dan miał inne plany. Po skończeniu studiów medycznych stwierdził, że nie chce być lekarzem. Tuż po przyjściu na świat 2. dziecka postanowił zostać prawnikiem. Edukacja była jednak kosztowna, a żyjąca biednie rodzina ledwo wiązała koniec z końcem. Mimo to Betty namawiała męża na podążanie za swoim marzeniem. Obiecała też pomóc. Dan zapisał się na Harvard, a Betty robiła co tylko mogła, aby pogodzić zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci i pracę zarobkową. Podjęła kilka dorywczych prac, aby móc opłacić czynsz i kupić żywność. Z dziećmi na ręku chodziła od drzwi do drzwi, sprzedając kosmetyki i roznosząc ulotki. Po pracy wracała do niewielkiego mieszkania. Sprzątała, gotowała, wychowywała dzieci oraz robiła wszystko, aby te nie przeszkadzały Danowi w nauce. Każdego zaoszczędzonego dolara oddawała mężowi. Przyszły prawnik potrzebował pieniędzy. Jego wydatki rosły z każdym rokiem, a ich największa część obejmowała utrzymanie wizerunku dobrze rokującego studenta. Szyte na zamówienie płaszcze, dobrze skrojone garnitury i modne krawaty sprawiły, że w kampusie szybko zyskał przydomek wytwornego Dana. Musimy ponosić wydatki. Musimy inwestować w moją osobę, bo to wkrótce się nam opłaci. Niedługo skończę studia, a wtedy pieniądze popłyną do nas ze wszystkich stron. Zamierzam być największą rybą w stawie. Po ukończeniu Harvardu, Broderickowie przenieśli się z Bostonu do słonecznej Kalifornii, gdzie Dan zaczął praktykę w jednej z kancelarii. Jego niewątpliwy talent i determinacja sprawiły, że szybko awansował w prawniczej hierarchii. Przyjął ofertę przejścia do firmy w San Diego. Dopiero po 5 latach zaczął zarabiać wystarczająco duże pieniądze, aby jego żona mogła zrezygnować z dorywczych prac i w pełni skupić się na wychowaniu dzieci, a mieli ich już 4. Do tego czasu pracowała dużo ciężej niż większość innych kobiet. Pierwszy $1 000 000 pojawił się na ich koncie w roku 1979. Wtedy też Dan podjął decyzję o otworzeniu własnej kancelarii, która miała specjalizować się w sprawach związanych z błędami w sztuce medycznej. Nawet jego przeciwnicy wypowiadali się o nim w samych superlatywach.
Miał niesamowitą siłę i talent. Ludzie bili się, by go zatrudniać, a on wybierał tylko tych bogatych. Miał wielkie możliwości. W przyszłości mógł zostać wielkim senatorem, a nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kupili swój pierwszy dom, okazałą willę w La Jolla. Stali się także członkami wielu ekskluzywnych klubów. Otaczali się bogatymi i wpływowymi przyjaciółmi. Ich dzieci chodziły do najlepszych szkół oraz wyjeżdżały na bardzo drogie obozy i wycieczki. Wyglądali na szczęśliwą i kochającą się rodzinę, a Betty bardzo się starała, aby taki wizerunek utrzymać. Nikt nawet nie podejrzewał, że prawda wyglądała zupełnie inaczej. Im bogatsi się stawali, tym więcej pojawiało się małżeńskich kłopotów, ale to zauważali tylko nieliczni. Jedną z takich osób była młoda pokojówka, którą zatrudnił Dan. Mój pracodawca był zimny i nieprzyjazny. Był też surowy i osły w stosunku do swojej żony. A ona dziwnie się zachowywała w jego obecności. Przestawała się odzywać, gdy wchodził do salonu. Gdy miał zły humor, zawsze schodziła mu z drogi. Więcej do powiedzenia miał sąsiad Brodericków, który wraz ze swoją żoną był częstym gościem w ich domu. Była radosną i pełną ciepła kobietą, jednak jej charakter zmieniał się każdego popołudnia, gdy tylko zbliżał się czas powrotu jej męża do domu. Przestawała się śmiać, a zaczynała panikować. Biegała po domu, zbierając z podłogi wszystkie dziecięce zabawki. Kiedy on znalazł się w pobliżu, stawała się całkiem inną osobą. Wyglądało to tak, jakby się go bała. Małżeński kryzys pogłębiał się, a Betty robiła wszystko, aby ratować swoją rodzinę. I miała do Dana coraz większy żal, a to podkreślała później w swojej książce. Na początku wszystko robiliśmy razem, jako para. Gdy byliśmy biedni, razem. Wszystko, co dobre lub złe, doświadczaliśmy razem. Z czasem wszystko się zmieniło. On zaczął żyć własnym życiem i twierdził, że swój sukces zawdzięcza wyłącznie sobie. Według niego wcześniej my byliśmy biedni, ale teraz bogaty to tylko on. Najlepiej opłacany prawnik w San Diego interesował się wyłącznie pomnażaniem swoich pieniędzy. Kupił drogi dom i sportowy samochód. Coraz więcej przeznaczał też na markową odzież. Okulary zastąpił szkłami kontaktowymi i przesadnie zaczął dbać o swój wizerunek. W roku 1983 lista jego pragnień powiększyła się o kolejną pozycję. Była nią nowa asystentka Dana, 21-letnia Linda Kolkina. Betty od samego początku była wobec tej kobiety bardzo podejrzliwa. Zgrabna i piękna blondynka o dużych, niebieskich oczach wyraźnie podobała się Danowi. Nic więc dziwnego, że Betty szybko zaczęła podejrzewać męża o romans. Dan długo się tego wypierał. Jak śmiesz podejrzewać mnie o coś takiego? To tylko chore wymysły w twojej głowie. Masz paranoję i powinnaś się leczyć. Kobieta kilka razy spotkała się z terapeutą, który pomógł jej przezwyciężyć dręczące ją wątpliwości. Nie na długo. W dniu 39. urodzin Dana jej świat runął po raz pierwszy. Chcąc zrobić mężowi niespodziankę, kobieta pojawiła się w jego biurze bez zapowiedzi. Miała dla niego prezent, butelkę szampana i kwiaty. W recepcji sekretarka z ponurą miną oświadczyła jednak, że jej mąż wyszedł na obiad z asystentką. Betty postanowiła zaczekać, na próżno, ponieważ tego dnia Dan już nie pojawił się w pracy. Wściekła wróciła do domu. Z szafy wyjęła najdroższe garnitury męża, wyrzuciła je na podwórze przed domem, oblała benzyną i podpaliła. Tysiące dolarów zmieniło się w popiół. Gdy Dan nad ranem wrócił do domu, nie krzyczał. Nie było spodziewanej kłótni. Milczał. Odezwał się dopiero kilka dni później. Wyprowadzam się do mojego drugiego domu. Potrzebuję czasu, aby wszystko przemyśleć. Sprawy zabrnęły za daleko. Wrócę dopiero wtedy, gdy poukładam wszystko w mojej głowie.
Już nie wrócił. Kilka miesięcy później przyznał się w końcu do romansu ze swoją asystentką. Co więcej, zażądał separacji, a w niedalekiej przyszłości rozwodu. Świat Betty zawalił się po raz kolejny. Zachowanie kobiety z każdym kolejnym miesiącem stawało się coraz bardziej gwałtowne. Z jednej strony próby ratowania własnego małżeństwa, z drugiej chęć dokonania zemsty na niewiernym mężu pchały Betty w otchłań szaleństwa. Pierwszym jej błędem było pozostawienie dzieci pod domem Dana podczas jego nieobecności, co sprytny sprawnik wykorzystał później w walce o pozbawienie ją całkowitych praw do opieki nad dziećmi. Kolejne jej wybryki tylko pogarszały całą sytuację. Betty włamywała się do domu, w którym Dan mieszkał z Lindą. Dewastowała jego wnętrza, malowała ściany farbą i tłukła lustra. Niszczyła sprzęty i meble. Dan nie był jednak mężczyzną, z którym można było walczyć bezkarnie. Wykorzystał wszystkie swoje wpływy w środowisku prawniczym, by przeszkodzić żonie w znalezieniu jakiegokolwiek adwokata. Wszyscy najlepsi w mieście prawnicy albo mu sprzyjali, albo się go bali. Wystarczył jeden jego telefon, by skutecznie wymusić na nich odmowę udzielenia jakiejkolwiek pomocy jego żonie. W roku 1989 udało mu się nawet przeprowadzić sprawę rozwodową bez osobistego udziału Betty. O tym, że nie jest już jego żoną, kobieta dowiedziała się dzień później, kiedy kurier przyniósł jej kopertę z dokumentami. Betty rozpoczęła wojnę, której nie mogła wygrać. Po procesie o podział majątku, Dan zostawił ją z niczym. Przychylny mu sędzia pozbawił kobietę praw do opieki nad nieletnimi synami. Dorosłe już córki dobrowolnie wybrały pozostanie z ojcem. Genialny prawnik dopilnował, by wszystkie dostępne luki w prawie działały na jego korzyść, co dostrzegali nawet jego przyjaciele. Jego żona nie rozumiała, jak działa prawo, a on umiał je sprytnie wykorzystać przeciwko niej. Ona popełniała wiele błędów, a za każdym razem, gdy się przewracała, on stał tuż za nią, wręczając jej łopatę, aby sama mogła sobie wykopać grób. Dan dobrowolnie postanowił płacić swojej byłej żonie alimenty w wysokości 9000 dolarów miesięcznie. Była to duża suma, o której wiele innych rozwiedzionych kobiet mogło tylko pomarzyć. Mimo to Betty nie przestała dręczyć Dana i jego nowej żony. Na automatycznej sekretarce nagrywała setki obraźliwych, wulgarnych wiadomości. Jesteś jak robak w krawacie. Za mały, by kopnąć, za śliski, by na nim stanąć. Powiadomię wszystkich twoich przyjaciół, jakim zapijaczonym, samolubnym, zgniłym i zimnym sukinsynem byłeś przez te wszystkie lata naszego małżeństwa. Jesteś łajzą, absolutną łajzą. Niech ta twoja blond suka nie waży się odbierać więcej twojego telefonu. Odbierać telefony to ona może w twoim biurze. W domu ma tylko rozkładać przed tobą nogi. Wśród ogromnej liczby podobnych wiadomości, przytoczone dwie są jedynie przykładem tych najmniej ostrych i wulgarnych. Na pełne przekleństw i obelg nagrania reagowały nawet dzieci Betty, które starały się namówić własną matkę na zmianę zachowania. Bezskutecznie. Dan sporządził specjalny cennik kar, z którego chętnie korzystał. Z całej kwoty twoich alimentów będę ci potrącał 100 dolarów za każde przekleństwo nagrane na automatycznej sekretarce, 250 dolarów za każde wejście na teren mojej posesji, 500 dolarów za wejście do mojego domu. Jeśli zabierzesz którekolwiek dziecko bez mojej wiedzy, zapłacisz za to 1000 dolarów. Już wkrótce łączna kwota kar przekroczyła wysokość miesięcznych alimentów. Betty została bez pieniędzy. Nawet najbliżsi przyjaciele kobiety byli zaniepokojeni jej zachowaniem. Zmieniła się radykalnie. Przytyła i przestała dbać o swój wygląd. Całkowicie zniknęło jej dobre wychowanie i urok osobisty. Kobieta stała się wulgarna, a jej prymitywny język sprawił, że nawet przyjaciółki zwracały jej uwagę na niestosowne zachowanie. Cierpiała na bezsenność.
Całymi nocami chodziła po domu i planowała, jak jeszcze bardziej może uprzykrzyć życie swojemu byłemu mężowi. Gdy przechodził kolejny dzień, swoje pomysły wprowadzała w życie. Z tego powodu kilka razy została aresztowana. Raz skierowano ją nawet na kilkudniową obserwację psychiatryczną, tuż po tym, gdy swoim samochodem wjechała prosto w drzwi wejściowe domu Dana. Tamtego dnia pojawiłam się u niego, aby potwierdzić plotki o tym, że chce sprzedać dom. Chciałam też upewnić się, że otrzymam należną mi połowę pieniędzy. Powiedział mi wtedy, że mam 10 sekund na opuszczenie jego posesji, bo wezwie policję. Nie mogłam w to uwierzyć. Jak on mógł tak do mnie mówić? Wpadłam w szał i wjechałam autem w drzwi. Betty stawała się coraz bardziej nieprzewidywalna. Do tego stopnia, że w dniu ślubu Dan specjalnie wynajął ochroniarzy, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo jemu, pannie młodej oraz gościom. Lindy myślała nawet nad tym, aby pod suknię założyć kamizelkę kuloodporną. Na szczęście Betty nie pojawiła się na ceremonii. Jednak już dzień później ponownie nagrała się na automatycznej sekretarce. Tym razem jej słowa brzmiały groźniej niż kiedykolwiek. Mam cię dość. Doprowadzasz mnie do szału. Zabiję cię! Zabiję cię. Pół roku później jej groźba nabrała realnych kształtów. Kobieta stała się tykającą bombą, gotową eksplodować z powodu najmniejszej nawet iskry. I ta iskra wyzwoliła się 5 listopada 1989 roku. Nadchodzącej tragedii nic już nie mogło zatrzymać. Tego dnia o godzinie 5:30 rano Betty Broderick zaparkowała swoje auto na podjeździe domu Dana. Uzbrojona w rewolwer, weszła przez tylne drzwi, które otworzyła kluczem ukradzionym własnej córce. Dan i Linda jeszcze spali. Betty podeszła do ich łóżka i przez krótką chwilę wpatrywała się w nich. Wymierzyła w Lindę broń i nacisnęła spust. Rewolwer wypalił 5 razy. 2 kule trafiły w Lindę, w głowę i klatkę piersiową. Zabiły je na miejscu. 3. kula zatrzymała się w szafce nocnej, a 4. na ścianie. Ostatnia wylądowała na plecach Dana, który wybudzony nagle ze snu próbował sięgnąć po telefon. Ranny mężczyzna spadł z łóżka na podłogę. Kaszlał i krztusił się własną krwią. W trakcie późniejszego procesu Betty opowiedziała o tym, jak wyglądały następne minuty. Nie było krwi. On leżał na podłodze, a telefon był tuż przy nim. Wciąż żył. Pomyślałam, że zadzwoni na policję, zanim zdążę zejść ze schodów. Schyliłam się i wyrwałam przewód telefoniczny ze ściany. Potem uciekłam. Na policję zgłosiła się sama, po namowach swoich przyjaciół, do których zadzwoniła tuż po zbrodni. Nigdy nie zaprzeczyła, że to ona pociągnęła za spust. Przedstawiła też własny motyw zabójstwa, który nazwała później przypadkowym. W sądzie jej adwokat powiedział przed ławą przysięgłych. Tamtego poranka moja klientka najpierw chciała iść na plażę, aby trochę odetchnąć. Potem poczuła wściekłość, ale pomyślała, że musi ostatecznie rozmówić się ze swoim byłym mężem. Zmarnował jej 7 ostatnich lat, a jej życie zmienił w piekło. Postanowiła zabić się w jego domu na jego oczach. Nie wszyscy wierzyli w zapewnienia morderczyni, że chciała jedynie porozmawiać, a rewolwer wypalił przypadkiem. I to 5 razy. Proces Betty, którą oskarżono o dokonanie 2 zabójstw z premedytacją, podzielił amerykańskie społeczeństwo. Jedni widzieli w niej ofiarę przemocy domowej, porzuconą żonę, którą bogaty i wpływowy mąż zamienił na tę młodszą i piękniejszą. Kobiety, zwłaszcza te, które doświadczyły w życiu tych samych krzywd co ona, wysyłały do niej 1000 listów, zapewniały w nich o swoim wsparciu i modlitwach. Dla mężczyzn była zwykłą morderczynią, która nie potrafiła pogodzić się z własnym losem. Ludzie się rozstają, małżeństwa rozwodzą, ale swojej frustracji i gniewu nie rozładowuje się poprzez zabójstwo byłego męża i jego nowej żony.
nawet jeśli oboje napsuli ci mnóstwo krwi. Nie tylko opinia publiczna była podzielona, ława przysięgłych także. Dwóch na 12 ławników wyłamało się, opowiadając się za uniewinnieniem Betty. Jeden z nich nawet publicznie nie krył swojej sympatii do oskarżonej. Były mąż doprowadził oskarżoną do szaleństwa. Był bezlitosny i okrutny. Ja sam bym tego nie wytrzymał. Gdyby ktoś robił mi takie okropne rzeczy jak on jej, zginąłbym o wiele szybciej. Kiedy słuchałem o tym, jak była traktowana, zadawałem sobie w myślach tylko jedno pytanie. Dlaczego zajęło jej to tak wiele czasu? Pierwszy proces został unieważniony. Rok później odbyła się kolejna rozprawa. W październiku 1991 roku ława przysięgłych nie miała już problemów z podjęciem zgodnej decyzji. Betty została uznana za winną dokonania dwóch morderstw drugiego stopnia. Przysięgli zaproponowali wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Sędzia był jednak innego zdania i orzekł maksymalny wyrok. Dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach plus 2 lata za nielegalne użycie broni palnej. Pierwsza okazja do odzyskania wolności przyszła w roku 2010, jednak jej wniosek został odrzucony. Powodem odmowy był brak okazania przez Betty skruchy za popełnione morderstwa. Półtora roku później zapadła identyczna decyzja. Ostatnią próbę Betty podjęła 4 lata temu. Podczas przesłuchania powiedziała: odebrałam 2 życia i już zawsze będę tego żałowała. Kiedy mąż mnie zostawił, moi rodzice się ode mnie odwrócili. Nie mogłam znaleźć prawnika. Byłam załamana i samotna. Cały mój świat runął. Nie pomógł płacz i słowne zapewnienia o żałowaniu za czyny, których się dopuściła. W styczniu 2017 roku przewodniczący Rady Zwolnień Warunkowych pozostał niewzruszony, a w swoim ostatnim wystąpieniu powiedział: w dalszym ciągu nie widzę u pani skruchy, a jedynie użalanie się nad sobą. Zatruła pani swój umysł i wciąż to pani robi. Nawet po 20 latach czuje się pani ofiarą tych zabójstw. Musi pani raz na zawsze z tym skończyć. Dopiero wtedy będzie pani mogła zacząć żyć nowym życiem. Póki co uważam, że powinna pani spędzić w więzieniu kolejne 15 lat. Następna szansa na odzyskanie wolności nie przyjdzie więc zbyt szybko. Kolejne przesłuchanie wyznaczono dopiero na styczeń 2032 roku. Betty, jeżeli dożyje, będzie miała wtedy 85 lat. Historia Betty odbiła się głośnym echem nie tylko w Ameryce. Temat jej życia i zabójstw poruszono w wielu książkach i w kilku filmach. Ostatnią opowiadającą o jej życiu produkcją jest drugi sezon serialu Netflixa Dirty John. To 8-odcinkowa opowieść, zaprezentowana głównie z punktu widzenia Betty, zachowując przy tym pełną zgodność z faktami. Co prawda kilka elementów tej historii zostało zmienionych, ale całość śmiało można uznać za fabularyzowany serial dokumentalny. Wiele pytań będzie dźwięczeć jeszcze przez długie lata. Ile krzywd jest w stanie znieść człowiek, zanim się psychicznie załamie? Czy nawet najgorsze traktowanie może być usprawiedliwieniem dla prób własnoręcznego wymierzania sprawiedliwości? Jak pogodzić się ze stratą i poczuciem odrzucenia, aby jednocześnie umieć zachować własną godność? Betty Broderick wciąż przebywa w kalifornijskim więzieniu dla kobiet. Wiedzie jej się tam różnie. Przez większość czasu pozostaje wzorową więźniarką. Są jednak i takie okresy, gdy sprawia problemy wychowawcze. Raz jest spokojna i potulna, a innym razem staje się arogancka i skłonna do bujek z innymi kobietami. W jednym z wywiadów dla czasopisma Los Angeles Magazine przyznała ironicznie, że dużo gorzej czuła się w małżeństwie niż w więzieniu. Piekło, jakiego doświadczyłam ze strony mojego męża, było dużo gorsze niż życie w więzieniu. Nawet jeśli już nigdy nie opuszczę swojej celi, to dziś mogę śmiało powiedzieć, że moje życie bardzo się poprawiło, odkąd tu jestem. Nie żyję już w ciągłym strachu. I jestem szczęśliwa. To jest ironia losu,
że w więzieniu można się czuć bezpieczniej i swobodniej niż we własnym małżeństwie. Sprawa Juany Barazy z Meksyku. Zanim stała się panią ciszy, a później zabójczynią staruszek, była po prostu Juaną. Właściwie nazywała się Juana Barraza Samperio. Urodziła się w grudniu 1957 roku w niewielkiej miejscowości we wschodnim Meksyku. Jej rodzice nie byli małżeństwem. Przez kilka lat żyli w nieformalnym związku i wspólnie wychowywali syna. W dniu narodzin Juany rozstali się. Ojciec zabrał ze sobą starsze dziecko, pozwalając na to, by to drugie zostało wychowane wyłącznie przez matkę. Matka w krótkim czasie znalazła nowego partnera, który z nimi zamieszkał. Żyli w nieciekawej okolicy, którą z każdej strony otaczały slumsy. Nie były to sprzyjające warunki dla dorastającej Juany. Każdego dnia stykała się z biedą, przestępczością i niebezpiecznymi ludźmi. Sytuacja w domu też nie była kolorowa. Matka uzależniła się od alkoholu. Libacje były na porządku dziennym. Ponadto kobieta stosowała przemoc wobec córki. Juana, która nie mogła liczyć na biologicznego ojca, była skazana wyłącznie na siebie. Podobno czasami w jej obronie stawał ojczym, jednak ostatecznie nawet on nie był w stanie jej uchronić. Kiedy Juana miała około 11-12 lat, jej matka zabrała ją ze sobą na jedną z alkoholowych imprez do baru. Jej uzależnienie wymykało się już wtedy spod kontroli. Nie mając pieniędzy na alkohol, kobieta złożyła propozycję jednemu z obecnych tam mężczyzn. Powiedziała, że jeśli postawi jej 3 piwa, to w zamian odda mu swoją córkę. Mężczyzna zgodził się i tego wieczoru wrócił do domu z 11-letnim dzieckiem. Jednak dziewczynka nie obudziła w nim ojcowskich uczuć, wręcz przeciwnie. Postanowił uczynić z niej swoją seksualną niewolnicę. Wielokrotnie ją zgwałcił, przywiązywał do łóżka, kiedy ta płakała i błagała go o litość. Dziewczynka została wykorzystana jeszcze przez kilku innych mężczyzn. W efekcie nastolatka zaszła w ciążę, którą donosiła. Jednak prawdopodobnie nie był to jedyny raz, ale przeszła zabieg aborcji lub poroniła. Zanim wróciła do domu, minęło dużo czasu. Została uratowana z rąk gwałciciela i pedofila, prawdopodobnie przez wujka, ale już nic nie było takie jak dawniej. Znienawidziła za to matkę. Nie mogła jej wybaczyć, że sprzedała ją za alkohol i oddała w ręce gościa, który zgwałcił ją i torturował. Matka nie czuła jednak wyrzutów sumienia i nie przeprosiła córki za wyrządzone krzywdy. Dalszej rodzinie wcisnęła bajeczkę, że jej córka sama uciekła z domu i postanowiła zamieszkać ze znacznie starszym mężczyzną. To zabolało Juanę najbardziej. Oprócz przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, Juana padła również ofiarą zaniedbania edukacyjnego. Dla matki najważniejszy był alkohol, na który musiała mieć pieniądze, więc nie zamartwiała sobie głowy takimi sprawami jak puszczenie dziecka do szkoły. Ojczym uważał, że szkoła nie jest odpowiednim miejscem dla dziewczynki. Tam przecież nie nauczy się gotować, sprzątać, szyć i innych umiejętności czyniących z kobiety dobrą żonę. Skończyło się na tym, że Juana stała się analfabetką i już jako dorosła kobieta miała problem z czytaniem i pisaniem. Pochodząc z przemocowego domu, ledwie potrafiąc się podpisać, Juana nie miała zbyt wielu opcji w życiu. Inna kobieta w takiej sytuacji mogłaby poszukać mężczyzny, z którym pewnego dnia wzięłaby ślub. On pracowałby na utrzymanie rodziny, a ona zajęłaby się domem i wychowywaniem dzieci. Często to było jedyne wyjście, z którego kobiety w tym regionie mogły skorzystać jeszcze kilka dekad temu. Jednak Juana nie mogła przyciągać do siebie mężczyzn swoim wyglądem. Oni nie oglądali się za nią na ulicy. Miała masywną sylwetkę, z daleka przypominającą męską. Włosy obcinała na krótko. Zawsze patrzyła na innych chłodnym, wykalkulowanym wzrokiem, co większość przerażało. Coś, co inni postrzegali jako jej przekleństwo, ona postanowiła wykorzystać jako największy atut. Miała dużo siły fizycznej, więc została wrestlerką. Była pierwszą kobietą w Meksyku, która zajęła się tym sportem.
Wrestling przez lata stanowił jej źródło dochodu. Miała na utrzymaniu nie tylko siebie, ale i syna, którego urodziła będąc jeszcze dzieckiem. W późniejszym czasie zaszła jeszcze kilkukrotnie w ciążę i miała czwórkę dzieci. Bycie matką stało się dla Juany jedną z najważniejszych rzeczy. Powtarzała, że chce wychować ich na dobrych ludzi, co nie było dla niej łatwe. Ledwo wiązało koniec z końcem. Wszystko było na jej głowie. Było w jej życiu kilku mężczyzn, ale żaden związek nie przetrwał na dłużej. Mając 20 parę lat, wyszła za mąż, ale mężczyzna, z którym się związała, był alkoholikiem i stosował wobec niej przemoc. Jej nieśmiała natura sprawiła, że nie potrafiła mu się przeciwstawić. Wkrótce się rozstali. Znowu została sama. Zła sytuacja w domu doprowadziła m.in. do tego, że jej najstarszy syn dołączył do jednego z okolicznych gangów. To ściągnęło na niego śmierć. Został brutalnie pobity i Juana nie mogła się z tym pogodzić. Wraz z wiekiem wrestlerka stawała się coraz słabsza. Częściej odnosiła kontuzje i nie była w stanie brać udziału w tak wielu walkach, jakby tego chciała. Poza tym organizatorzy woleli wysyłać na ring mężczyzn, którzy lepiej sobie radzili. Juana dostawała zastępcze zajęcia, sprzedawała popcorn lub bilety. Szczerze lubiła uczestniczyć w walkach. Po raz pierwszy czuła, że może przejąć kontrolę nad swoim życiem. Tym razem to ona mogła wymierzać ciosy i stać się katem, gdyż w życiu prywatnym zazwyczaj stała po tej drugiej stronie. Była przesądna i uważała, że szczęście w wygranych przynosi jej Santa Muerte, czyli figurka kobiecego szkieletu odziana w szaty. Jej kult jest powszechny w Meksyku. Pomimo jej usilnych starań i innych dorywczych zajęć, których się podejmowała, w jej domu zwykle brakowało pieniędzy. Na początku XXI wieku pożegnała się z wrestlingiem. To była trudna decyzja, ale ze względu na zdrowie i kondycję fizyczną musiała przejść na emeryturę. To popchnęło ją do złamania prawa. Zaczęło się dość niewinnie i jeszcze przed porzuceniem kariery. Kradzież sklepowa. Nie przełapano jej, co sprawiło, że Juana poczuła się pewna siebie. Nie było to jej jedyna kradzież. Z czasem odważyła się pójść krok dalej i włamywała się do cudzych domów. Zabierała wszystko to, co była w stanie wynieść. Pieniądze i kosztowności. Juana miała partnerkę w dokonywaniu kradzieży i włamań. Wspólniczka wpadła na pomysł. Powiedziała Juanie, żeby odpowiednio się przygotowała i ubrała na biało. Chciała, by wyglądały jak pielęgniarki. Miał to być idealny sposób na nabranie staruszek. Wystarczyło zadzwonić do drzwi bogatej starszej pani, powiedzieć, że są pielęgniarkami, które przyszły z pomocą. To niestety jeden ze skutecznych sposobów nawet dziś, jak oszukać starsze osoby. Podać się za stróża prawa lub pracownika medycznego. Czasami tylko tyle wystarczy, by zdobyć zaufanie i dostać się do czyjegoś domu. I to zazwyczaj działało. Juana okradała starsze panie. Niewiele brakowało, a zostałaby przyskrzyniona. Jej znajoma złodziejka spotykała się z policjantem, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaką profesją zajmuje się jego dziewczyna. Właściwie nie miał nic przeciwko i sam lubił przyjmować łapówki, by wyciszyć pewne sprawy. Policjant zaczął szantażować Juanę. Wiem, czym się zajmujesz i jakich przestępstw dokonałaś. Jesteś złodziejką i gdyby to się wydało, poszłabyś siedzieć i to na całkiem długo, gdyż sporo ci się już tego nazbierało. Ale możemy to załatwić inaczej. Masz dzieci i pewnie nie chcesz ich zostawić na lodzie, więc zróbmy tak. Ty dasz mi kasę, a ja cię nie wydam. Wszystko wskazuje na to, że Baraza wzięła jego słowa na poważnie i dała mu łapówkę do ręki, gdyż mężczyzna ostatecznie jej nie wydał. Kradzieże i rabunki to pospolite przestępstwa w wielu krajach, również w Meksyku. Tam szczególnie można zetknąć się z prężnie działającą przestępczością zorganizowaną. Oprócz kradzieży, równie często dochodzi do wymuszeń, porwań czy handlu narkotykami. Również nie dziwią nikogo zabójstwa, ale dla Meksykanów pojęcie seryjnych mordów lub seryjnego mordercy było czymś abstrakcyjnym.
i kojarzyło się przede wszystkim z sąsiednimi Stanami Zjednoczonymi. Jednak ten kraj miał też swojego Kubę Rozpruwacza, czy Teda Bundy'ego, ale zwykle były to historie sięgające kilkanaście lat wstecz i które opierały się na pewnym schemacie. Seryjniakiem był zawsze mężczyzna, najczęściej w średnim wieku, który na cel obierał sobie prostytutki. Kierując się nienawiścią do kobiet, w okrutny sposób je mordował. Przykładem takiego sprawcy jest choćby Goyo Cárdenas, który został złapany na początku lat 40. W późniejszym czasie było jeszcze kilka podobnych, sensacyjnych spraw, ale nie zyskały one szczególnego rozgłosu i nie wyszły poza meksykańską prasę. Jednak tamtejszy śledczy na początku lat 2000 zauważyli pewne zjawisko. Kilka starszych kobiet z Meksyku zostało zamordowanych, jednak nie wiedzieli wtedy, że zabójstwa są ze sobą powiązane. Wzięli to za pewien niepokojący trend. Ktoś po prostu polował na majętne staruszki. Pierwszą ofiarą była 64-letnia Maria. Kobieta krótko przed śmiercią przeszła na emeryturę. W listopadzie 2002 roku rodzina odnalazła zwłoki w jej własnym domu. Kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Sprawca użył do tego wyłącznie swoich rąk. Na jej ciele znaleziono inne ślady wskazujące na dotkliwe pobicie. Zbrodni dokonano w domu Denatki. W środku nie odnaleziono żadnych śladów, które świadczyłyby o włamaniu. Wszystko wskazywało na to, że ofiara dobrowolnie wpuściła zabójcę. Z domu nic nie zginęło. Wszystko było na swoim miejscu. Początkowo podejrzewano, że Maria została zamordowana przez kogoś, kto dobrze ją znał. To pasowałoby do tego, że kobieta wpuściła oprawcę do domu. Kilka miesięcy później doszło do kolejnego mordu. Dzielnica miasta Meksyk, Kolonia Juárez, jest jego reprezentacyjną częścią, tętniącą życiem. Na jednej z tamtejszych ulic mieszkała 84-letnia Guillermina. Ona również wpuściła obcą osobę do swojego domu. Wygodnie rozsiadła się w fotelu i wtedy nastąpił atak. Też została pobita i uduszona, ale poza tym z jej domu zniknęły przedmioty, a konkretnie droga biżuteria i pieniądze. Miejsce zbrodni zostało splądrowane, rzeczy powyrzucano z szafek. Kilka miesięcy później, pod koniec lipca, odnaleziono martwe ciało 86-letniej kobiety. Sprawca udusił ją na łóżku w sypialni i tak pozostawił jej zwłoki. Po dokonaniu zabójstwa zaczął wyciągać z szafek rzeczy i zrobił duży bałagan. Wyrzucał je na oślep i wiele z nich znalazło się na zwłokach Denatki. Ostatecznie zabrał z miejsca przestępstwa biżuterię oraz pieniądze, po czym wyszedł. Następny atak nastąpił w październiku 2003 roku, prawie rok od pierwszego zdarzenia. Tym razem ofiara próbowała się bronić, jednak bezskutecznie, gdyż w wyniku tego jej ręce zostały mocno ściśnięte i złamane. Związano ją i uduszono. W ciągu kolejnych lat doszło do wielu podobnych zbrodni w stolicy Meksyku. Okoliczności zawsze były te same. Sąsiedzi lub rodzina znajdowali zwłoki starszej kobiety, która była w przedziale wiekowym od 60 do 80 lat. Na ciele były widoczne ślady pobicia, a lekarze sądowi wskazywali, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Następnie sprawca wykradał wartościowe rzeczy oraz pieniądze, pozostawiając po sobie bałagan. Po jakimś czasie meksykańska policja zorientowała się, że mają do czynienia z seryjnym sprawcą. W pobliżu domów ofiar świadkowie widzieli osobę, która z czasem została utożsamiona jako sprawca. Widziałem kobietę w białym stroju pielęgniarki. Była dobrze zbudowana i dość wysoka. Miała krótkie włosy. Szła szybkim krokiem. Widać było też, że jest nerwowa. W rękach trzymała torbę, w której były jakieś rzeczy. Dziennikarze lubią nadawać zabójcom, zwłaszcza tym seryjnym, pseudonimy. O osobie, która zabijała starsze panie w Meksyku, mówiono El Mata Viejitas, czyli zabójca staruszek. Rodzaj El jest męski.
i w ten sposób podkreślano, że sprawcą musi być mężczyzna. Taki pogląd został wylansowany przez policjantów stojących na czele śledztwa. Choć kilku świadków twierdziło, że widziało kobietę, która po prostu miała męską posturę i rysy twarzy, śledczy twierdzili, że był to facet w przebraniu. Zabójstwa dokonano używając przede wszystkim siły fizycznej. Ofiary były duszone, zazwyczaj gołymi rękami, a wcześniej dotkliwie bite po twarzy. Czasami sposób odebrania życia nieco się różnił i uduszenia dokonywano przy pomocy paska, kabla lub plastikowej torby, czyli tego, co akurat znalazło się pod ręką. Jednak nie było wątpliwości, że wszystkie zbrodnie zostały dokonane przez tę samą osobę. Natomiast policji nie mieściło się w głowie, by to kobieta była do tego zdolna. Znaleźli kilku podejrzanych. Jednym z nich był Guillermo Ibarra. We wrześniu 2002 roku, czyli na 2 miesiące przed pierwszym zabójstwem, Ibarra dotkliwie pobił swoją matkę. Mężczyzna się nią opiekował, ale tamtego dnia pokłócili się i syn stracił nad sobą panowanie. Złamał jej m.in. kręgosłup. Kobieta zmarła kilka dni później w szpitalu. Świadkiem tego przestępstwa była jego siostrzenica. Mężczyzna zbiegł i był poszukiwany przez policję. Uważano, że Guillermo, który miał problemy z agresją po zabójstwie swojej mamy, mógł dokonać innych wstrząsających zbrodni. Detektywi zastanawiali się także nad osobą Jose Sancheza, który włamał się do domu starszej kobiety i okradł ją z kosztowności. Ofiara jednak była bardzo zdeterminowana, zaczęła krzyczeć i wypłoszyła włamywacza z domu. Został on schwytany przez patrol policji chwilę po całym zajściu. Na samym początku przyjęcie za pewnik tego, że mężczyzna przebierał się za kobietę, wiązało się z przekonaniem, że chciał w ten sposób zmylić świadków i policję. To miało też w pewien sposób świadczyć o jego geniuszu. Meksykańscy śledczy kierowali się ustaleniami dokonanymi przez Amerykanów, m.in. przez behawiorystów z FBI. Wielu seryjnych zabójców uznano za wybitnie inteligentnych i te cechy przepisywano także zabójcy staruszek. Jednak z czasem zaczęto brać pod uwagę inne możliwości. Podejrzewamy, że poszukiwany przez nas sprawca ma około 45 lat i ukrywa swoje homoseksualne preferencje. Prawdopodobnie w dzieciństwie padł ofiarą przemocy psychicznej i wychował się w środowisku zdominowanym przez kobiety. Mógł mieszkać w jednym domu z babcią lub inną starszą kobietą, która wywarła na nim piętno. To mogło sprawić, że obudziła się w nim jakaś kobieca część. Jest to również osoba odznaczająca się ponadprzeciętną inteligencją. Twierdzono, że sprawca jest gejem, który być może wstydzi się swojej orientacji. Pojawiły się głosy, że jako dziecko musiał zostać skrzywdzony przez dorosłą kobietę, matkę lub babcię i to wywołało w nim nienawiść wobec wszystkich kobiet, ale w szczególności wobec tych starszych. Doznana niegdyś trauma miała również zaowocować tym, że chciał stać się kobietą. Wówczas używano terminu transwestyta wobec mężczyzn przebierających się w damskie ubrania lub osób chcących przejść korektę płci. Zbadano dość szczegółowo ten wątek i przesłuchano wiele osób transpłciowych świadczących usługi seksualne. W Meksyku popularna jest powieść autorstwa Luisa Zapato, w której główna postać była osobą transpłciową i w wyniku ciągłych starć z policją wkroczyła na kryminalną ścieżkę i stała się seryjnym zabójcą. Policjanci badający sprawę zabójcy staruszek liczyli na to, że fikcja stała się rzeczywistością. I w tej właśnie grupie znajdą sprawcę. Sugerowano się też francuską sprawą potwora z Montmartre. O nim też niekiedy mówiono zabójca staruszek, gdyż na cele wybierał sobie staruszki. Po schwytaniu sprawcy okazało się, że był homoseksualny. Juana Barraza była poza podejrzeniem. W ciągu 3 lat zdążyła zakończyć przedwcześnie już wiele żyć, a w telewizji i gazetach ciągle trafiała na informacje, że poszukiwany jest mężczyzna. To motywowało ją do tego, by kontynuować swoją zbrodniczą działalność. Zabijała dalej i częściej.
Czasami do zabójstw dochodziło 2 razy w miesiącu, choć kobieta starała się zachowywać mniej więcej miesięczny odstęp. Poszukiwanie seryjnego sprawcy stało się dla meksykańskich organów ścigania priorytetem. Wobec skali podobnych do siebie przestępstw popełnianych na starszych paniach już nie można było przejść obojętnie. Swoje wysiłki musieli podwoić, kiedy prasę obiegła wiadomość o tragicznej śmierci matki znanego w Meksyku uczonego. Ciało Marii del Carmen Camili González Miguel zostało odnalezione w jej posiadłości 28 września 2005 roku. Ponad 80-letnia kobieta została pobita i na końcu uduszona, tak jak pozostałe ofiary. Juana polowała zazwyczaj na kobiety dobrze sytuowane, tak by zbrodnia przyniosła jej jakieś korzyści materialne. Tym razem trafiła na szczególnie elegancką i majętną starszą kobietę. Oczywiście wyniosła z jej domu przedmioty o znacznej wartości oraz gotówkę. Ironią losu było to, że zamordowana kobieta miała syna, który był cenionym w kraju ekspertem w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki. Wobec nieoczekiwanego zwrotu akcji policjanci musieli postarać się jeszcze bardziej. Wcześniej można było wyczuć, że śledczy trochę się ociągają. Unikali też podczas konferencji prasowych mówienia o seryjnym zabójcy. Ginęły staruszki, które w większości miały już sędziwy wiek, nierzadko były schorowane. Przyjęło się też, że ofiarami seryjnych sprawców są zazwyczaj atrakcyjne młode kobiety, a te zbrodnie zdecydowanie odbiegały od tego wyobrażenia. Jednak kiedy zabito matkę ważnej osobistości, która w dodatku zajmowała się przestępczością, podejście policji się zmieniło. W ramach prewencji wydawano broszury i organizowano spotkania dla seniorów, podczas których policjanci ostrzegali ich przed zagrożeniem. Radzono, by starsze osoby nie wpuszczały do domu obcych pod żadnym pozorem. Poszukujemy zabójcy, który przebiera się za kobietę pielęgniarkę. Proszę uważać na wszystkie osoby, które będą kręcić się w pobliżu domu albo nawet zapukają do drzwi, a będą mieć na sobie biały strój. Środki ostrożności należy też zastosować wobec osób podających się za pracownika pomocy społecznej. Nie należy otwierać drzwi, tylko szybko zadzwonić pod numer alarmowy, a ktoś z policji przybędzie do państwa. Na ulicach pojawiło się także więcej patroli. Bacznie obserwowano wszystkie parki, ogrody i inne zielone miejsca, gdyż uważano, że jest spora szansa trafić tam na sprawcę. Dlatego akcja zyskała kryptonim Parki i Ogrody. Dalej pod lupą były osoby transpłciowe, świadczące usługi seksualne, ale brano pod uwagę także inne możliwości. Uważano, że to tam osoba odpowiedzialna za mordy wybiera swoje ofiary, które później śledzi i w ten sposób dowiaduje się, gdzie mieszkają. To było jedno z kluczowych pytań. Skąd zabójca wiedział, że w danym domu mieszka seniorka? To by wiele wytłumaczyło. Doszło do jeszcze kilku zabójstw w Meksyku, których sprawstwo przypisano zabójcy staruszek. Społeczeństwo było rozczarowane tym, że mimo starań policyjnych sprawca dalej jest na wolności. Ale koniec powoli się zbliżał i nadszedł 25 stycznia 2006 roku. Ana Maria de los Reyes Alfaro miała 82 lata. Była wdową. Jej dzieci już dawno pozakładały swoje rodziny. Miała niewielką emeryturę, więc wynajmowała jeden z pokoi w swoim domu młodemu mężczyźnie, który często pomagał kobiecie w pracach domowych. Tamtego dnia musiał iść do pracy, więc Ana Maria sama wybrała się na zakupy. Kiedy wracała, została dostrzeżona przez Juanę, która podeszła do niej i zaoferowała pomoc w niesieniu ciężkich siatek. Staruszka skorzystała z propozycji. Baraza zaniosła zakupy aż do domu starszej kobiety i weszła z nią do środka, by odebrać zapłatę za udzieloną pomoc. 82-latka nie miała wiele pieniędzy, więc mogła zaoferować skromną sumę, co nie spodobało się Juanie. Prawdopodobnie doszło między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań.
Zabójczyni chwyciła w dłonie stetoskop, który miała akurat przy sobie. Przyrząd miał jej zapewnić wiarygodność, kiedy chciała udawać pielęgniarkę, ale tym razem postanowiła wykorzystać go jako narzędzie zbrodni. Obezwładniła staruszkę, a jej szyję otoczyła gumowym przewodem, po czym mocno zacisnęła. Starsza kobieta nie mogła złapać powietrza. Zwłoki ułożyło na podłodze. Juana była bardzo wzburzona do tego stopnia, że nie dokonała rabunku. Być może to zabójstwo wywołało w niej tak silne emocje, że o tym zapomniała, albo miała przeczucie, że powinna jak najszybciej wydostać się z tego miejsca. Kiedy wychodziła, do domu wracał akurat lokator seniorki. Widziałem, jak z domu wychodzi jakaś postać. Przyjrzałem się jej i wyglądała jak zwyczajna kobieta. Nie zdziwiło mnie to szczególnie. Pomyślałem, że to może jakaś znajoma właścicielki domu lub pielęgniarka czy pomoc socjalna. Jednak kiedy wszedłem do domu, odnalazłem jej zwłoki. Leżała na podłodze, a z ucha wypływała jej krew. Mężczyzna szybko wybiegł z domu i chciał dogonić kobietę. Miał szczęście, bo akurat trafił na radiowóz, w którym siedziało dwóch policjantów. Ruszyli w pościg za podejrzaną i szybko ją ujęli. W chwili aresztowania Juana miała na ubraniu ślady krwi, które po sprawdzeniu okazały się należeć do ofiary. Ponadto zabójczyni trzymała w dłoni stetoskop, którym udusiła Anne Marie. Wszyscy byli w szoku. Juana, bo nie spodziewała się tego, że zostanie złapana, a policja ze względu na płeć sprawczyni. Juana Barraza nie zaprzeczała swojej winy. Niemal od razu przyznała się do zabójstwa Anny Marii. Śledczy mieli przeczucie, że to zabójstwo może nie być jedynym, które zostało popełnione przez tę kobietę. Zdawali sobie sprawę z tego, że zabójca staruszek poszukiwany przez ponad 3 lata może być właściwie zabójczynią staruszek. W trakcie kolejnych przesłuchań udało się to potwierdzić. Ponadto przeszukano dom Juany i odnaleziono tam niektóre przedmioty, które zostały wyniesione z domu poszczególnych ofiar. Większość łupów Juana sprzedawała, ale niektóre z nich sobie zostawiła. Być może nie udało jej się ich sprzedać albo potraktowała je jako swoje trofea, co zdarza się w przypadku seryjniaków. W jej domu trafiono też na biały pielęgniarski strój. Zabójczyni zdobywała zaufanie swoich ofiar, twierdząc, że jest pielęgniarką lub pracownicą socjalną. Często zaczepiała je w parkach i pomagała w niesieniu zakupów tylko po to, by dostać się do ich domów. Okazało się, że zabójczyni miała wspólnika. Był nim niejaki José Francisco Torres o pseudonimie El Frijol. Mężczyzna był taksówkarzem i od czasu do czasu sypiał z Juaną. To on często odbierał ją z domu ofiar. Kobieta dzieliła się z nim skradzionymi przedmiotami i pieniędzmi. Krótko po aresztowaniu Barrazy również jego schwytano. Próbowano zrozumieć motyw kierujący zabójczynią staruszek. Została zbadana przez psychiatrów i psychologów. Miała ogromny żal do własnej matki i z tego powodu wybrała na ofiary kobiety, które były w jej wieku. Czuła do matki szczerą nienawiść, ale nie mogła się już na niej zemścić za doznane w dzieciństwie krzywdy. Uważała, że wszystkie starsze kobiety są złe i zabijając je, czuła, że uwalnia świat od ich mroku. W mediach nie pisano już o zabójczyni staruszek. Narracja zmieniła się diametralnie. Wcześniej wspominano o mężczyźnie, który miał wysokie IQ, był bystry i sprytny. Przez długi czas, dzięki swojemu geniuszowi, zbrodnie uchodziły mu płazem. Jednak wobec Juany używano już innych słów, co w sumie nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, jakie zarzuty jej postawiono. Mimo to zaczęto nadmiernie podkreślać, że jest analfabetką, że jej matka była alkoholiczką i że syn należał do gangu. Nadal niektórym trudno jest zrozumieć, że kobieta również może być zdolna do przemocy na ogromną skalę. Przyjęło się, że kobiety, które zabijają, dzielą się na dwie kategorie – złe, przeklęte i nieludzkie oraz szalone, czyli inne niż pozostałe, normalne kobiety.
Kobieta, która ma skłonność do przemocy i popełnia przestępstwa, nie jest odbierana jako zdrowa na umyśle i przypisuje jej się cechy osobowości postrzegane przez większość jako typowo męskie. Podejrzewano, że odebrała życie 49 kobietom. Oficjalnie uznano, że pierwszego zabójstwa dokonała w 2002 roku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że po raz pierwszy zabiła 4 lata wcześniej. Nie podano, kto mógł być tą pierwszą ofiarą. W 2008 roku ruszył proces i krótko później sąd wydał wyrok. Juana Barraza została uznana winną 16 zabójstw i 11 rabunków. Skazano ją na 759 lat pozbawienia wolności. Dziś ma prawie 65 lat i już nigdy nie opuści więzienia. Pomimo statusu seryjnej morderczyni, jest lubiana wśród osadzonych oraz wśród służby więziennej. Zajęła się pracą i gotuje tacos, które później jest sprzedawane. Kilka lat temu nawiązała listowną znajomość z jednym z groźnych przestępców. W 2015 roku wyznali sobie miłość i wzięli ślub. Ceremonia została zorganizowana dzięki rządowemu programowi resocjalizacyjnemu. Małżonkowie widzieli się tylko 3 razy i 2 lata później Juana doszła do wniosku, że chce rozwodu. Stwierdziła, że mąż w rzeczywistości okazał się inną osobą niż kreował się w listach. Ta informacja obiegła meksykańskie i zagraniczne media, a jeszcze przed rozstaniem to małżeństwo było nazywane niecodzienną historią miłosną, która jest w stanie pokonać wszelkie bariery. Wygląda na to, że zabójczyni staruszek pogodziła się ze swoimi zbrodniami i otrzymaną karą, przystosowując się do życia w izolacji już do końca jej dni. Sprawa Melanie Maguire. Wszyscy, którzy ją znali, uważali, że urodzona w roku 72 Melanie Slade była skazana na sukces. Wychowywała się w Ridgewood w stanie New Jersey. Po rozwodzie rodziców zamieszkała z matką i jej nowym mężem. Z ojcem widywała się rzadko i nie miała z nim zbyt dobrego kontaktu. Ale gdy zmarł, bardzo żałowała, że nie zdążyli się lepiej poznać. W szkole podstawowej należała do najlepszych uczniów. Podobnie w liceum. Gorzej szło jej już na studiach. Za namową matki wybrała psychologię, choć w ogóle nie była zainteresowana tym kierunkiem. Zamiast się więc uczyć, wolała imprezować. Jednak jej wrodzony spryt i inteligencja pozwoliły skończyć studia w roku 94. Nie zakończyła na tym swojej edukacji. Zapisała się do szkoły pielęgniarstwa, którą ukończyła tym razem z wyróżnieniem 3 lata później. W trakcie nauki dorabiała jako kelnerka w jednej z restauracji. Tak poznała Billa, przystojnego, przebojowego i wygadanego kelnera, który od razu zawrócił jej w głowie. Ona mu też. Studiował informatykę, a wcześniej służył w marynarce. Choć William Maguire był od niej starszy o 8 lat, para wydawała się idealnie do siebie pasować. Łączyło ich niemal wszystko. Wspólne zainteresowania, podejście do życia, a przede wszystkim ich bardzo czarne, sarkastyczne poczucie humoru. Nieustannie sobie dogryzali, ale robili to z takim wdziękiem i taktem, że nie mogliśmy przestać się śmiać. Wystarczyło tylko na nich popatrzeć, aby móc stwierdzić, że oboje byli sobie pisani. Uwielbiali swoje towarzystwo i wydawało się, że nie mogą bez siebie żyć. Ich przyjaciele wierzyli, że już niedługo para stanie przed ołtarzem, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ale był jeden problem. Bill miał już żonę. Kilka miesięcy po poznaniu młodej kelnerki, Bill wystąpił o rozwód. A gdy w końcu uzyskał upragnioną wolność, stali się z Melanie nierozłączni. Pobrali się w roku 99. Niedługo później na świat przyszedł ich pierwszy syn. Wszystko wskazywało na to, że pisane jest im długie i szczęśliwe życie. On podjął pracę jako programista komputerowy w Instytucie Technologicznym New Jersey. Ona została pielęgniarką w klinice leczenia niepłodności. Większość jej pacjentów nie kryła, że właśnie Melanie była ich ulubioną pielęgniarką.
pełną ciepła i empatii, która dla wszystkich miała czas i ogromne serce. Kiedy urodził im się drugi syn, Maguire'owie, do tej pory mieszkający w wynajmowanym apartamencie, zaczęli się rozglądać za nowym, większym domem. Choć Bill nalegał, aby rodzina przeniosła się do jego rodzinnej Virginii, Melanie nawet nie chciała o tym słyszeć. Jednak okazało się, że znalezienie odpowiedniego domu w New Jersey nie było takie proste. Na początku XXI wieku ceny nieruchomości w tym stanie gwałtownie wzrosły. Za przyzwoity dom trzeba było zapłacić nawet $1,5 miliona. Melanie była załamana. Obawiała się, że nigdy nie uda im się uzbierać takiej sumy. Wtedy Bill przyznał się swojej żonie, że ma dodatkowe źródło utrzymania w Atlantic City, mieście kasyn i ruletki. Był hazardzistą, prawdziwym nałogowcem. Uwielbiał grać w karty, więc regularnie odwiedzał tamtejsze kasyna. Oczywiście ze zmiennym powodzeniem. Raz wygrywał, raz przegrywał, ale na początku 2004 roku zaczęło mu sprzyjać szczęście. Do domu wracał z coraz większymi sumami w kieszeni. Wiosną 2004 roku Maguire'owie mieli odłożone już ponad $500,000 w gotówce. Bill bez przerwy przeglądał ogłoszenia i w końcu trafił na idealny dom w tej cenie. Prawdziwa okazja, której się nie spodziewali. 28 kwietnia podpisali ostatnie dokumenty związane z kupnem okazałej nieruchomości. Mieli się do niej wprowadzić za miesiąc. Z tego powodu wypowiedzieli umowy najmu mieszkania, które do tej pory zajmowali. Małżeństwo postanowiło to uczcić przy lampce wina. Gdy dzieci poszły już spać, Melanie otworzyła butelkę drogiego czerwonego wina. Byli szczęśliwi jak nigdy. Ale czy na pewno? Następnego dnia około południa w domu państwa Rice w Virginii zadzwonił telefon. Słuchawkę podniosła Susan. Od razu rozpoznała głos Melanie. To była jej najlepsza przyjaciółka z New Jersey. Ale tym razem jej głos był inny niż zwykle. Dzwoniąca 32-latka była bardzo zdenerwowana. Płakała. Wypowiadane przez nią zdania z trudem układały się w logiczną całość. Dopiero po dłuższej chwili Susan zrozumiała, że wieczór Maguire'ów nie zakończył się tak jak powinien, gdy małżeństwo świętuje zakup nowego domu. O czym zszokowana kobieta opowiedziała w filmie dokumentalnym amerykańskiej stacji ABC Network. Melanie opowiedziała przyjaciółce, że poprzedniej nocy doszło między nią a Billem do ostrej awantury, że pokłócili się o przeprowadzkę. Nagle zaczął krzyczeć, że tak naprawdę to nigdy nie chciał mieszkać w New Jersey, że chce wrócić do Virginii, skąd pochodził. Na koniec przyznał się, że od dawna ją zdradzał z przygodnymi paniami poznanymi w kasynie. Gdy Melanie próbowała go uspokoić, uderzył ją w twarz. Przerażona kobieta uciekła z sypialni i zamknęła się od środka w łazience. Siedząc pod drzwiami, słyszała, jak jej mąż w pośpiechu pakuje swoje ubrania do walizki. Zanim trzasnął drzwiami, wychodząc z ich domu, zapowiedział swojej żonie, że już nigdy więcej go nie zobaczy. Susan nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Ona przyjaźniła się z Melanie, a jej mąż, John, z Billem. I to od czasu ich wspólnej służby w armii. Oboje próbowali dzwonić do Billa, ale mężczyzna nie odbierał swojego telefonu. Ani tego dnia, ani w następne. Jednak coś im nie pasowało. Przecież Bill nigdy nie zostawiłby swoich synów. I właśnie kupił swój dom, o którym zawsze marzył. Susan i John często spotykali się z Maguire'ami, ale nigdy nie zauważyli, żeby para miała jakiekolwiek kłopoty małżeńskie. Czyżby Bill przez tyle lat skutecznie ukrywał swoją drugą twarz? Tak właśnie twierdziła Melanie, która następnego dnia udała się do sądu rodzinnego, aby uzyskać zakaz zbliżania się Billa do niej i ich dzieci. Na wypadek, gdyby 40-latek zdecydował się wrócić do domu, aby zrobić jej krzywdę. Motywowała to ogromnym strachem przed nieobliczalnym i uzależnionym od hazardu mężem. Złożyła też wniosek o rozwód.
Przez następne dni na komórkę Billa próbowali się dodzwonić nie tylko Rice'owie. Koledzy, nie tylko z pracy, ale i z kasyna, za nic na świecie nie mogli się z nim skontaktować. Jego telefon był wyłączony. Zostawiali więc wiadomości na jego poczcie głosowej. Prosili, aby się odezwał, jeśli ma jakieś kłopoty. A jeśli nie chciał im powiedzieć, gdzie jest, żeby przynajmniej zadzwonił i powiedział, że żyje. Ale Bill nie odzwaniał. Szukali go wszyscy, tylko nie Melanie. W międzyczasie kobieta wyprowadziła się do matki i ojczyma. A w jednej z rozmów Susan wspomniała nawet, że odkąd została samotną matką, nareszcie czuje się bezpieczna. Wiosną w zatoce Chesapeake w Virginii aż roi się od wędkarzy. Wielu z nich uważa nawet, że na całym wschodnim wybrzeżu nie ma lepszego miejsca do łowienia okoni. Podobnie myśleli dwaj przyjaciele, Chris i Don, którzy 5 maja 2004 roku wybrali się ze swoimi synami na ryby. Zapakowali więc swój wędkarski sprzęt na łódź. Wypłynęli w pobliże sztucznej wysepki, na której most drogowy przecinający zatokę zmienia się w podwodny tunel. W pewnej chwili jeden z mężczyzn zauważył dryfującą na wodzie walizkę. Zbliżała się w kierunku ich łodzi, więc gdy znalazła się dostatecznie blisko, postanowili wciągnąć ją na pokład. Z tego niecodziennego znaleziska najbardziej ucieszył się syn jednego z wędkarzy. Nastolatek od dziecka zafascynowany filmami o przygodach piratów udawał, że udało im się znaleźć prawdziwy piracki skarb. Ojciec pozwolił mu zajrzeć do środka. Był przekonany, że walizka zawierała co najwyżej kilka starych ubrań, które ktoś postanowił wyrzucić do zatoki. Chłopiec rozpiął zamek. Wtedy ujrzał czarny foliowy worek na śmieci, duży i mocno pomięty. Szybko go rozwinął, jakby spodziewał się znaleźć ukryte przez piratów złoto. Nagle odskoczył jak poparzony. Płakał i za nic w świecie nie chciał powiedzieć ojcu, co takiego zobaczył w walizce. Don postanowił sam do niej zajrzeć. W worku na śmieci dojrzał dwie, odcięte tuż nad kolanami, ludzkie nogi. Wędkarze zadzwonili pod numer alarmowy. Kilka minut później podpłynęła do nich łódź patrolowa policji wodnej z Virginia Beach. Makabryczne znalezisko natychmiast zostało przekazane detektywom z Wydziału Kryminalnego. Wkrótce policjanci otrzymali dwa podobne zgłoszenia. Najpierw 11 maja. Znaleziona na plaży walizka zawierała odciętą głowę i tors z rękami, owinięte w ten sam rodzaj worków na śmieci oraz ręcznik medyczny. Głowa dodatkowo owinięta była w szpitalny koc. Szczątki należały do białego mężczyzny w wieku około 35-40 lat. Już tylko pobieżne spojrzenie na zawartość walizki nie pozostawiało wątpliwości. Człowiek ten padł ofiarą zabójstwa. W jego klatce piersiowej tkwiły dwie kule wystrzelone z rewolweru kaliber 38. Identyczny pocisk tkwił w jego głowie. 5 dni później znaleziono resztę. W trzeciej walizce wyłowionej z zatoki wyjęliśmy męskie biodra z udami. Rozpoczęliśmy intensywne śledztwo w sprawie zabójstwa białego mężczyzny w wieku około 40 lat. Czekało nas trudne zadanie, bo choć wiedzieliśmy już jak zginął, zagadką wciąż pozostawało to, gdzie to miało miejsce. I co najważniejsze, kim była ofiara. Śledczym udało się również oszacować w przybliżeniu czas śmierci. Oznaki rozkładu ciała wskazywały, że nieszczęśnika zastrzelono, a następnie pocięto, prawdopodobnie metalową piłką, nie dalej niż tydzień przed znalezieniem pierwszej z walizek. Liczono, że w ustaleniu tożsamości zmarłego pomoże ktoś, kto go znał. Dlatego policyjny rysownik wykonał portret Denata, który następnego dnia opublikowano w lokalnych mediach. Susan Rice od kilku dni z wielkim zainteresowaniem śledziła wszelkie telewizyjne doniesienia o makabrycznym odkryciu z Virginia Beach. Nie mogła uwierzyć, jak ktoś mógł wyrządzić taką okropność innej osobie. Pewnego wieczoru brała prysznic.
jak zwykle przy otwartych drzwiach łazienki. John oglądał telewizję. Dość głośno, więc słyszała, że prezenter wiadomości znów wspomina o walizkach i zabójstwie anonimowego mężczyzny. Na pamięć znała już wszystkie szczegóły tej sprawy, ale tym razem jej uwagę przykuło jedno zdanie, a w zasadzie prośba prezentera wiadomości. A teraz po raz pierwszy prezentujemy Państwu policyjny szkic przedstawiający portret ofiary z walizek. Jeśli ktokolwiek z Państwa rozpoznaje tego białego mężczyznę we wieku około 40 lat, proszony jest o jak najszybszy kontakt z policją. Wszystko wskazuje na to, że... Susan nie dosłyszała ostatniego zdania, ponieważ jej mąż zaczął głośno kaszleć. Kobieta zdążyła jednak owinąć się ręcznikiem i wybiec z łazienki, aby przyjrzeć się prezentowanemu w wiadomościach portretowi. Stanęła w progu salonu, spojrzała na ekran telewizora i zaniemówiła. Wojskowa, krótko przystrzyżona fryzura. Pełna twarz. Charakterystyczne znamie poniżej prawej skroni. John widział to samo. I oboje w tej samej chwili doszli do tego samego wniosku. Na policyjnym rysunku był Bill McGuire. Detektyw Rail Picol otrzymał zadanie udania się do New Jersey. Musiał powiadomić żonę Billa o tym, że została wdową, a poćwiartowane ciało jej męża oraz ojca jej dzieci odnaleziono blisko 600 km na południe od ich rodzinnego domu. Już po pierwszym spotkaniu z Melanie był pewny tylko jednego, że kobieta nie zrobiła na nim zbyt dobrego wrażenia. Gdy dowiedziała się o śmierci męża, choć głośno płakała, w jej oczach nie pojawiła się ani jedna łza. Detektyw pomyślał wtedy, że Melanie jest kiepską aktorką. Po drugie, choć od chwili, gdy widziała Billa po raz ostatni, minęły ponad 3 tygodnie, wyraźnie zrozpaczona przy detektywie żona nigdy nie zgłosiła jego zaginięcia. I nie umiała odpowiedzieć dlaczego. Śledczy nabrał podejrzeń. Czyżby Melanie wiedziała, że jakiekolwiek poszukiwania i tak nic już nie dadzą? Detektyw opisał spotkanie z kobietą w filmie dokumentalnym ABC Network. Kiedy pokazałem jej zdjęcie kompletu czarnych walizek, które znaleźliśmy, od razu je rozpoznała. Stwierdziła, że należały do nich i że to właśnie w nie zapakował się jej mąż, gdy po raz ostatni wychodził z domu. Nie wiem dlaczego, ale właśnie wtedy zadałem sobie w myślach pytanie, czy aby na pewno jej mąż opuścił swoje mieszkanie z walizkami w ręku, czy raczej w nich? Podejrzenia podejrzeniami, ale nawet najbardziej prawdopodobne z nich nie były przecież dowodami. Nie mogły świadczyć o tym, że Melanie miała coś do ukrycia. Może nawet cieszyła się, że nie żył. Jasne, to mogło świadczyć źle o niej jako o człowieku, ale na pewno nie czyniło z niej zabójczyni. Detektywi z tą wiedzą przeprowadzili przeszukanie mieszkania, w którym Bill widziany był po raz ostatni. Sprowadzono specjalistów, aby sprawdzili to miejsce jako ewentualne miejsce zbrodni. Wnętrze było nieskazitelnie czyste. Podłogi lśniły, a we wszystkich pomieszczeniach czuć było zapach świeżej farby. Na miejscu policyjni technicy nie znaleźli ani jednego śladu krwi. Żadnych rozprysków na ścianach, żadnych ludzkich tkanek. Nie było śladów walki lub postrzału z broni palnej. Nie znaleziono nawet mikroskopijnych odłamków kości, które niewątpliwie musiałyby pozostać po tym, jak ciało zostałoby tam rozczłonkowane piłą. Technicy swoje czynności powtarzali aż 5-krotnie. Efekt za każdym razem był ten sam. Wniosek nasuwał się tylko jeden. W tym mieszkaniu nie doszło do zbrodni. Czyżby Melanie mówiła prawdę? Tym bardziej, że wspominała także o problemie męża z hazardem oraz o rzekomych długach, jakie miał on zaciągać u złych ludzi z miasta. Policjanci wiedzieli doskonale, jak mafia z New Jersey traktuje dłużników, którzy nie oddawali pożyczonych pieniędzy. Kulka między oczy z bliskiej odległości, a sekcja zwłok potwierdziła, że dokładnie tak zginął Bill. Późniejsze rozczłonkowanie ciała było już tylko próbą skutecznego pozbycia się zwłok.
Poza tym, czy w trakcie ich kłótni Melanie, mierząca niespełna 160 cm wzrostu i ważąca mniej niż 45 kg, byłaby w stanie skutecznie obezwładnić dobrze zbudowanego, dużo wyższego, wysportowanego mężczyznę, ważącego ponad dwa razy tyle co ona? A następnie, czy byłaby w stanie przyłożyć mu rewolwer do głowy i wystrzelić? Później pociąć jego ciało na trzy części, włożyć do trzech walizek, wywieźć prawie 600 km na południe, zatrzymać się na ruchliwym moście i wrzucić ciężkie pakunki do wód zatoki i wrócić do domu tak, aby nikt z jej najbliższych się nie zorientował. To wszystko jakoś do siebie nie pasowało. Wątek kontaktów Billa z mafią został dokładnie sprawdzony. Ale nic nie wskazywało na to, aby ten mężczyzna kiedykolwiek pożyczył pieniądze od gangsterów czy mafiozów. Policyjni informatorzy twierdzili, że Bill Maguire nie miał nic wspólnego z przestępczym półświatkiem. Owszem, czuł się w tamtejszych kasynach jak u siebie w domu, ale nie nawiązywał w tym czasie kontaktów z miejscowymi przestępcami. Wątek mafijnej egzekucji szybko został więc odrzucony jako wysoce nieprawdopodobny. Śledczy z Virginia Beach odetchnęli z ulgą, kiedy postanowiono przekazać śledztwo policji stanowej z New Jersey. Uznano, że 40-latek musiał zginąć na terytorium właśnie tego stanu, a jego szczątki jedynie podrzucono w okolice zatoki. Dlatego rozwiązaniem zagadki jego śmierci powinni się zająć tamtejsi stróże prawa. Śledztwo przejął detektyw David Dalrymple. I od razu ostro wziął się do pracy, a na całą sprawę spojrzał zupełnie świeżym okiem. Na początku postanowił sprawdzić, czy ktokolwiek z kręgu znajomych Billa kupił w ostatnim czasie rewolwer. Jego ludzie przejrzeli rejestry wszystkich sklepów z bronią. Nie tylko w New Jersey, ale także w okolicznych stanach. Skupili się głównie na Pensylwanii, ponieważ tam zakup broni palnej był znacznie łatwiejszy i szybszy. I to był dobry kierunek. Dwa dni przed zabójstwem Billa dokonano zakupu rewolweru kaliber 38, czyli dokładnie takiego samego, z którego go zastrzelono. Klientem niewielkiego sklepu we wschodniej Pensylwanii była Melanie. Kobieta wytłumaczyła to jednak detektywom, że zrobiła to na prośbę męża, który bardzo chciał mieć broń, ponieważ obawiał się o własne życie. Choć później zmieniła zdanie i stwierdziła, że to ona sama obawiała się o swoje bezpieczeństwo z powodu rosnącej paranoi Billa. Ale było coś jeszcze. Gdy policjanci dokładnie sprawdzili ten zakup, okazało się, że poza bronią Melanie dokonała zakupu czegoś za $9.95. Paragon nie pokazywał, co zostało kupione, ale tylko dwa towary były w sklepie w takiej cenie. Jednym z nich był komplet ostrzy do elektrycznej ręcznej piły. Melanie nie pamiętała, jakiego zakupu dokonała za niespełna $10, ale była pewna, że nie były to ostrza do piły. Ani broni, ani piły nie znaleziono na przypuszczalnym miejscu zbrodni. Melanie twierdziła, że rewolwer zniknął razem z jej mężem. Nie można więc było wykonać analizy balistycznej potwierdzającej, że to właśnie z tej broni zastrzelono mężczyznę. Zbiór poszlak działających na niekorzyść 32-latki wciąż się poszerzał. Jednak nie było dowodów, że kobieta mogła mieć coś wspólnego z jego śmiercią. Policjanci wezwali ją na przesłuchanie. Zapytana, czy wie, dokąd mógł pojechać jej mąż po opuszczeniu domu, odpowiedziała, że tak. Do kasyna w Atlantic City. I jej zdaniem, to właśnie tam detektywi powinni odnaleźć jego samochód. Tak też się stało. Na wskazanym przez Melanie parkingu stał sportowy Nissan Billa. Przeczucie żony? A może była to jej sprawka? Wdowa sama przyznała się, że to drugie. To ona dzień po odejściu męża pojechała do Atlantic City, aby zrobić mu na złość. Znalazła jego samochód i korzystając z zapasowego kluczyka przeparkowała auto, aby Bill nie mógł go odnaleźć. Melanie zeznała, że choć zdawała sobie sprawę, że takie zachowanie było mocno nieracjonalne, to jednak nie mogła oprzeć się pokusie, aby wywinąć mu jakiś podły numer. Śledczy przeszukali samochód.
W schowku na rękawiczki znaleźli tajemniczą fiolkę zawierającą białą substancję. Obok niej leżała strzykawka. Etykieta na pojemniczku mówiła wszystko. Był to wodzian chloralu, niezwykle silny środek usypiający, stosowany rzadko i wydawany tylko na receptę. Sprawdzono więc apteki, zaczynając od tych położonych najbliżej miejsc związanych z Melanie. Kolejny raz trafili. W aptece mieszczącej się tuż przy przedszkolu, do którego odwoziła swoich synów. Wodzian chloralu został kupiony 28 kwietnia, dzień przed śmiercią Billa. Recepta była wystawiona na jedną z pacjentek kliniki leczenia niepłodności, w której pracowała Melanie. Wypisał ją dr Brad Miller, jej bezpośredni przełożony. Lekarza odwiedzili detektywi. Miller zaprzeczył, że kiedykolwiek wypisywał pacjentkom taki środek. Gdy pokazano mu receptę, stwierdził, że to nie jego podpis, że ewidentnie został podrobiony. Zapytany, czy rozpoznaje charakter pisma tej osoby, odpowiedział, że tak i wskazał Melanie. Potwierdził również, że kobieta, jako jego pielęgniarka, miała niemal nieograniczony dostęp do jego druczków recept. Detektywi dowiedzieli się czegoś jeszcze i to także pogrążało kobietę. Od ponad 3 lat dr Miller i Melanie mieli romans. Taki dość zaangażowany, ponieważ planowali nawet wspólną przyszłość ze ślubem i dziećmi. Oboje mieli własne rodziny, które zamierzali porzucić. Lekarz planował rozwód. Czyżby Melanie zdecydowała się na znacznie szybszy sposób zakończenia własnego małżeństwa? Czy Bill zginął, ponieważ od pewnego czasu stał na drodze Melanie do szczęścia? Śledztwo wykluczyło, aby lekarz mógł mieć cokolwiek wspólnego ze śmiercią Billa. Ani jako sprawca, ani pomocnik. Ale Melanie miała motyw, a nawet 2. Prześwietlając jej życie, odkryto, że kilka miesięcy wcześniej Maguire'owie wykupili sobie polisę na życie. W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugie z nich miało otrzymać od firmy ubezpieczeniowej okrągły $1 000 000. Może niewiele, ale wliczając w to zakupiony właśnie dom za połowę tej kwoty, można już było myśleć o wspólnej przyszłości z kochankiem. Choć śledczy nie dysponowali absolutnie żadnymi dowodami, mogącymi powiązać pielęgniarkę zarówno z jego zniknięciem, jak i z zabójstwem, prokuratura uznała, że łańcuch poszlak jest wystarczająco mocny, aby można było sporządzić akt oskarżenia. 2 czerwca 2005 roku, niewiele ponad rok po odnalezieniu 3 walizek z kawałkami Billa, Melanie została aresztowana. Policjanci śledzili ją tego dnia od samego rana. Poczekali, aż kobieta bezpiecznie odwiezie synów do przedszkola. Zatrzymali ją na parkingu, gdy wracała do swojego samochodu. Nie opierała się i nie protestowała. Jedynie stanowczo twierdziła, że jest niewinna. Kobieta została oskarżona o zamordowanie męża, poćwiartowanie jego zwłok i wywiezienie ich w walizkach do stanu Virginia. Tam zatrzymała się nocą na moście, a następnie, wykorzystując chwilę, gdy nie mijał ją żaden samochód, wrzuciła je do wód zatoki. Z aresztu wyszła po wpłaceniu kaucji. Na swój proces miała czekać prawie 2 lata. Prokuratura postanowiła się do niego dobrze przygotować. Ich zadanie było trudne. W końcu 5 marca 2007 roku wdowa usiadła w miejscu przeznaczonym dla oskarżonych. Wtedy zrobiło się o niej głośno w mediach. Prasa nazwała ją wielką nierządnicą, ale w pamięci opinii publicznej znacznie bardziej zapisał się jej drugi przydomek – Królowa Lodu. Nawiązujący do jej niemal pozbawionej emocji twarzy, gdy wysłuchiwała zeznań kolejnych świadków. Przeciwko niej zeznawał nawet były kochanek. W trakcie śledztwa dr Miller zgodził się na współpracę z policją i utrzymując sekretny związek z kobietą, potajemnie nagrywał ich wszystkie intymne rozmowy. Przy okazji próbował wyciągnąć od swojej kochanki przyznanie się do winy. Zdaniem pisarza Johna Glatta, autora książki o tej sprawie, odtworzone w trakcie procesu nagrania ukazywało ją co prawda jako wyrachowaną manipulatorkę, ale nie jako zabójczynię.
Obrońcą Melanie został jeden z najlepszych adwokatów w całym New Jersey, Joe Tacopina. W środowisku amerykańskich prawników uchodził za prawdziwą legendę. Wielokrotnie ratował tyłki oskarżonym o różne zbrodnie celebrytom i bogaczom. 2 lata wcześniej to właśnie dzięki niemu uniewinniony został król popu Michael Jackson oskarżony o molestowanie 14-latka. Joe Tacopina był pewny wygranej także w przypadku Melanie Maguire. Wielokrotnie podkreślał przed ławą przysięgłych, że jego klientka jest niewinna. Nie było narzędzia zbrodni, nie było żadnych dowodów na jej udział w zabójstwie. Nie było odcisków palców ani śladów krwi. Wskazywał, że cały akt oskarżenia został sporządzony wyłącznie na podstawie zbiegów okoliczności. I właśnie nawet nie poszlaki, ale dziwne koincydencje zaprowadziły jego klientkę przed oblicze sądu. W naszym systemie prawnym, aby kogoś skazać, trzeba mieć niepodważalne dowody. Czasami wystarczą jednak mocne poszlaki, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, kto zabił. Ale ta kobieta znalazła się tutaj tylko dlatego, że w jej życiu nagle nastąpiła kumulacja zbiegów okoliczności. Fakt, może dziwne i nieprawdopodobne, ale to wciąż nic więcej jak zbiegi okoliczności. A w Ameryce nie wsadzamy do więzienia za zbiegi okoliczności. W Ameryce skazujemy ludzi za dowody, a tych nie ma i nigdy nie było. Prokuratura była innego zdania i szczegółowo przedstawiała swoje racje. Worki na śmieci, w które owinięto szczątki ofiary, pasowały do tych znalezionych w domu Maguire'ów. Zdaniem biegłego wyprodukowano je w tej samej fabryce, na tej samej maszynie i tego samego dnia. Elektroniczny system poboru opłat na autostradzie zarejestrował samochód Melanie, 400 km od domu, jadący w kierunku mostu na Zatoce, 2 dni po śmierci jej męża. Zielone włókna znalezione na kuli wyciągniętej z czaszki Billa pasowały do włókien z poduszki Melanie, co miało wskazywać na to, że zabójczyni posłużyła się poduszką, aby stłumić wystrzał z rewolweru. Koc medyczny, w który owinięta była głowa ofiary, był powszechnie używany w klinice leczenia niepłodności, w której pracowała kobieta. Jeden ze świadków zeznał pod przysięgą, że Melanie często używała takich koców w swoim domu do przykrywania mebli w trakcie malowania sufitu i ścian. W dywaniku w samochodzie Billa, znalezionym na parkingu przed kasynem, policja znalazła ludzkie tkanki. Ich rozmiar nie przekraczał 0,5 mm. Pochodziły z ciała ofiary. Zdaniem prokuratury to właśnie oskarżona przeniosła je do auta męża na podeszwach swoich butów, ponieważ wcześniej nieostrożnie nadepnęła na rozczłonkowane części ciała męża. Obrońca oskarżonej kontrował, że przecież nie jest możliwe tak idealne wysprzątanie miejsca zbrodni, aby policyjni technicy nie znaleźli niczego. Żadnej krwi i śladów biologicznych. Zwrócił również uwagę na fakt, że badanie zwłok nie wykryło w ciele ofiary obecności środka usypiającego. Jego klientka udała się w daleką podróż samochodem 2 dni po odejściu męża, ale w celu zakupu mebli, ponieważ w sąsiednim stanie były znacznie tańsze. Joe Tacopina robił co tylko mógł, aby przedstawić swoją klientkę nie jako bezlitosną zabójczynię, ale jako niewinną ofiarę przemocy domowej. Jako kobietę, którą niewierny i uzależniony od hazardu mąż porzucił. Opisał Billa jako człowieka zadłużonego po uszy u mafii. I to właśnie te nieoddane długi sprowadziły na niego wyrok śmierci. Prokurator kontrował, że przecież nie ma żadnych dowodów na powiązanie ofiary ze światem przestępczym. Na co obrońca Melanie od razu stanowczo zareagował. Na jej winę też nie ma dowodów. Ława przysięgłych miała niezwykle trudne zadanie. Czy można skazać kogoś tylko na podstawie poszlak, które obrona nazwała niefortunnymi zbiegami okoliczności? 23 kwietnia 2007 roku jednogłośnie uznano, że tak. 35-letnia Melanie Maguire została uznana winną zabójstwa pierwszego stopnia, zbezczeszczenia zwłok, posiadanie broni w celu popełnienia przestępstwa oraz złożenia fałszywych wyjaśnień. Sąd wymierzył jej karę dożywotniego pozbawienia wolności plus 15 lat.
i apelacja została odrzucona przez Sąd Najwyższy. Zdecydowano również, że opiekę nad jej synami przejmie rodzina Billa. O swoje przedterminowe zwolnienie warunkowe Melanie Maguire będzie się mogła starać dopiero w dniu, w którym ukończy 100 lat, czyli w roku 2072. Oczywiście, jeśli tego dożyje. Sprawa Nancy Crampton Brophy. Urodzona 72 lata temu pisarka, Nancy pochodzi z Teksasu. Była dzieckiem dwójki prawników. Po skończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Houston. Wszyscy myśleli, że pójdzie w ślady rodziców, którzy odnieśli w życiu sukces. Jednak prawo nigdy szczególnie jej nie interesowało. Zamiast tego ukończyła ekonomię, ale marzyła o czymś więcej niż kariera ekonomistki. Już od najmłodszych lat lubiła czytać. Lektura książek była dla niej idealną ucieczką od szarej rzeczywistości, która ją przytłaczała. Uwielbiała zwłaszcza romanse, w których kobiety odnajdywały miłość swojego życia. Pochłaniała je wszystkie w ekspresowym tempie. W końcu ona także sięgnęła po pióro. Pisała głównie do szuflady. W trakcie studiów opublikowała swój pierwszy tekst. Nie był to jeszcze utwór literacki, a coś w rodzaju broszury, ale uważała to za swój pełnoprawny pisarski debiut. Niewiele wiadomo o jej pierwszym małżeństwie, ile trwało i dlaczego się rozpadło. Na pewno doszło do niego już po zakończeniu edukacji. Nie mieli dzieci. W internecie można natknąć się tylko na wzmiankę, że jej mąż był policjantem. Niezbyt jej to odpowiadało, bo przynosił do domu broń, której ona nienawidziła. To dosyć ironiczne w obliczu późniejszych wydarzeń. Na początku lat 90. przeprowadziła się z Teksasu do Oregonu, a konkretnie do Portland. Zapisała się wtedy na zajęcia do szkoły kulinarnej. Jednym z nauczycieli i instruktorów był rozwodnik Daniel Brophy, dla przyjaciół Dan. Był od niej 4 lata młodszy i miał syna z pierwszego małżeństwa. Dan i Nancy szybko złapali dobry kontakt, który zaczął wykraczać poza standardową relację nauczyciel-uczennica. Mimo to na początku byli po prostu dobrymi przyjaciółmi. Jednak z czasem ich znajomość zaczęła ewoluować w kierunku czegoś bardziej romantycznego. W końcu zgodnie stwierdzili, że są w sobie zakochani. Pobrali się w 99 roku. Oboje mieli już olbrzymie doświadczenie życiowe. Ona miała wtedy 49 lat, a on 45. Kobieta prowadziła bloga. Wiele tekstów dotyczyło jej męża. W jednym z wpisów podzieliła się historią o tym, kiedy zrozumiała, że chce za niego wyjść. Brała kąpiel, czekając aż jej chłopak wróci do domu i do niej dołączy. W międzyczasie próbowała się do niego dodzwonić. Gdy w końcu odebrał, zdała sobie sprawę, że to właśnie on jest tym panem właściwym, jak później nazywała go w swoich tekstach. Od tamtej chwili wiedziała, że chce z nim spędzić resztę swojego życia. Tworzyli szczęśliwe małżeństwo. Wzajemnie się dopełniali. Dan miał spokojną osobowość i nie był szczególnie wylewny. Natomiast Nancy, z naturą gawędziarza, lubiła dużo mówić. To właśnie ona miała w tym związku dominujący charakter. Mieszkali w domu na obrzeżach Portland. Mężczyzna hodował kury i prowadził własny ogródek. Była to jedna z jego pasji, w której żona go wspierała i często mu pomagała. Potrafiła odłożyć na bok inne obowiązki, aby nakarmić jego kury lub zająć się jego roślinkami. Nawet osoby sceptycznie nastawione, które początkowo nie wierzyły w ich miłość, w końcu musiały zmienić zdanie, gdy obserwowali ich małżeństwo. Oboje wydawali się być wzorem dla innych par. Poznali się będąc już osobami bardzo dojrzałymi, a mimo to udowodnili, że miłość nie patrzy na wiek. Pokazali, że nawet po 40 można zacząć wszystko od nowa. Kobieta w trakcie małżeństwa na poważnie zajęła się pisaniem. Niewłaściwy mąż, niewłaściwy kochanek, niewłaściwy brat, taniec pasji. To tylko niektóre tytuły jej powieści. Jak nie trudno się domyślić, były to głównie romanse. Prócz nich napisała również poradnik dla początkujących powieściopisarzy.
Mimo to nigdy nie odniosła jakiejś oszałamiającej kariery. Jej książki miały zwykle niewielki nakład. Do tego nie współpracowała z żadnym wydawnictwem. Książki wydawała na własną rękę, za własne pieniądze. Sama dbała też o ich sprzedaż i promocję, ale to nie wychodziło jej najlepiej. Tworzyła również krótsze teksty, publikowane na stronie internetowej, którą prowadziła wspólnie z innymi autorami. W listopadzie 2011 roku ukazał się tam jej felieton w formie przewodnika o bardzo chwytliwym tytule Jak zamordować swojego męża. Już na wstępie zaznaczyła, że jako autorka romansów z dreszczykiem i suspensem często rozmyślała o morderstwach oraz o policyjnych procedurach. W skrócie, jak zabić, aby nie zostać wytropionym. Zażartowała, że za nic w świecie nie chciałaby zostać złapana, gdyż w więziennym ubraniu nie byłoby jej do twarzy. Później wymieniła kilka powodów, dla których warto jest czasami zabić własnego męża. Pierwszym z nich był motyw finansowy. Rozwód jest niekiedy zbyt kosztowną sprawą. Poza tym, po co dzielić się majątkiem, jeśli wszystko można zgarnąć dla siebie? Zwróciła przy tym słuszną uwagę, że w przypadku zabójstw pierwszymi podejrzanymi są zwykle życiowi partnerzy ofiary. Dlatego poradziła swoim czytelniczkom, aby były sprytne, zorganizowane, bezwzględne oraz inteligentne. Żartowała, że skoro mężczyźni ginęli nawet podczas rodzinnego rejsu statkiem wycieczkowym, to dlaczego nie miałoby się to przytrafić ich własnym mężom? Jako powód wymieniła chęć zemsty za zdradę lub porzucenie. Innym motywem mogło być na przykład pragnienie uwolnienia się z toksycznego związku. W dalszej części poradnika pisarka zaczęła się zastanawiać, jaki sposób pozbycia się męża byłby najskuteczniejszy. Zlecenie zabójstwa? Niekoniecznie. Raczej nie można zaufać płatnemu mordercy. A co jeśli zacząłby szantażować zleceniodawczynię, aby wyciągnąć od niej kilka dolców? Użycie arszeniku czy innej trucizny? To też nie spotkało się z jej aprobatą. Może i jest to metoda często wykorzystywana przez kobiety, ale jeśli wie to ona, to tym bardziej świadomi są tego policjanci i prokuratorzy. Poza tym na skutek działania trucizny trzeba trochę poczekać. A przecież nie każda zdesperowana kobieta ma aż tyle czasu. Użycie broni palnej także ma w sobie sporo wad. Przede wszystkim zastrzelenie kogoś jest piekielnie głośne. Do tego wymaga precyzji i pewnych technicznych umiejętności. Nie każdy sobie z tym poradzi. A wiadomo, że najlepiej jest oddać jak najmniej strzałów. Co jeśli po 10 on nadal będzie żył? Podobnie jest z użyciem noża. Mnóstwo krwi, która wszystko brudzi i cholernie trudno ją potem zmyć. Pod opublikowanym tekstem pojawiło się kilka komentarzy. Jedna z czytelniczek napisała, że chyba każdemu przynajmniej raz przez głowę przeszła myśl o pozbawieniu życia swojego partnera bądź partnerki. Ktoś inny śmiał się, że za chwilę zadzwoni do męża autorki upewnić się, czy na pewno nic mu nie jest. Oczywiście tego komentarza nikt wtedy nie brał na poważnie. Do czasu. Czerwca 2018 roku Dan jak zwykle pojechał do pracy. Wyszedł z domu około 6:40. Dojazd do szkoły kulinarnej zwykle zajmował mu 40-50 minut. Był pierwszą osobą, która zjawiła się w pracy tamtego dnia. Otworzył drzwi i wyłączył alarm. Przebrał się w fartuch i wszedł do kuchni. Było 20 minut po godzinie 7. Około 8 w szkole zjawili się pierwsi kursanci. Weszli do kuchni, w której miały się odbyć zajęcia. Zdziwiło ich to, że było w niej cicho. W dodatku nigdzie nie było Dana, który powinien być już na miejscu. Zawsze zjawiał się wcześniej, aby odpowiednio przygotować się do zajęć. Pomyśleli, że może wyjątkowo się spóźni. Przecież każdemu się to czasami zdarza. A może był w innej części budynku. Kiedy tak krzątali się po kuchni, w końcu go znaleźli. Okazało się, że był tam jeszcze przed nimi. Leżał na podłodze w kałuży własnej krwi. I ewidentnie był martwy. Ktoś go zastrzelił. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Oględziny ciała potwierdziły, że doszło do zabójstwa.
Sekcja zwłok wykazała, że do ofiary oddano dwa strzały. Jeden w plecy, drugi w klatkę piersiową. Obie kule przeszyły serce, powodując śmierć na miejscu. Strzały oddano z pewnej odległości, co oznaczało, że strzelec nie stał blisko ofiary. Na miejscu zbrodni zabezpieczono duże ilości krwi. Po jej zbadaniu okazało się, że należała do zmarłego. Śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Detektywi odwiedzili pisarkę, aby przekazać jej tę smutną wiadomość. Przy okazji zapytali, co robiła tamtego ranka. To standardowa procedura, mająca na celu wykluczenie najbliższych z kręgu podejrzanych. Kobieta sprawiała wrażenie wstrząśniętej i załamanej z powodu śmierci swojego męża. Zeznała, że sobotni poranek spędziła w domu. Kiedy Dan wyszedł do pracy, leżała jeszcze w łóżku. Dopiero później wstała i wzięła prysznic. Twierdziła również, że tamtego dnia nie wyszła z domu. Wieczorem napisała w mediach społecznościowych, że jej mąż nie żyje. O jego śmierci dowiedziałem się z jej Facebooka. Byłem zszokowany tą informacją, zwłaszcza wzmianką, że został zamordowany. Z jej wpisu bił tak wielki smutek i przygnębienie. Poinformowała, że następnego dnia odbędzie się czuwanie przy szkole, w której uczył. Poprosiła również o to, aby przez jakiś czas nie kontaktować się z nią. Wszyscy ją rozumieli, przecież było jej ciężko. Straciła nie tylko ukochanego męża, ale i najlepszego przyjaciela. Na czuwaniu poświęconym pamięci tego mężczyzny pojawiła się nie tylko rodzina, ale także jego uczniowie oraz koledzy z pracy. Wiele osób zabrało głos. Przywoływano wiele wspomnień. Uwagę obecnych na miejscu dziennikarzy zwróciła wdowa. Kilka razy nawet się uśmiechnęła. W wyrazie jej twarzy było widać coś złowieszczego. Kiedy w końcu zabrała głos, mówiła o nim z wyraźnie zauważalną obojętnością. A przecież właśnie zamordowano mężczyznę, którego kochała nad życie. Niektórzy jej bronili. Tłumaczyli, że wdowa na pewno była pod wpływem silnych leków uspokajających. Że to dlatego sprawiała wrażenie osoby chłodnej i niewzruszonej. Po śmierci męża pisarka szybko przeszła do porządku dziennego. Żyła tak jak wcześniej. Nie wyglądała na zranioną czy zasmuconą. Nikt nie widział, aby choć raz zapłakała. Oczywiście każda osoba radzi sobie z żałobą na swój własny sposób. Jednak przyjaciół zmarłego najbardziej uderzało to, że ta kobieta radośnie snuła dalsze plany życiowe. Zupełnie jakby nic złego się nie wydarzyło. Mimo to nikt nie podejrzewał, że wdowa mogła mieć coś wspólnego z tym zabójstwem. Już kilka dni po pogrzebie pisarka próbowała wypłacić pieniądze z ubezpieczenia zmarłego. A czekała na nią ogromna suma, ponad $1 000 000. Okazało się, że jakiś czas przed zabójstwem kobieta dorabiała, sprzedając polisy na życie. Oczywiście wykupiła taką polisę mężowi, co ciekawe ustanawiając siebie samą, jedyną beneficjentką. Ponadto odziedziczyła dom warty prawie $300 000. Nagle borykająca się z wiecznymi kłopotami finansowymi pisarka stała się bardzo bogatą wdową. To zwróciło uwagę śledczych, więc postanowili przyjrzeć się jej bliżej, a zwłaszcza jej małżeństwu. Zeznania ludzi, którzy ich znali, zaczęły wkrótce rzucać zupełnie inne światło na tę z pozoru żonę idealną. Okazało się, że małżonkowie od dłuższego czasu kłócili się o dom. Ona chciała go sprzedać, a resztę życia spędzić na podróżowaniu po świecie. On nie chciał o tym słyszeć. Był domatorem i nie wyobrażał sobie takiego życia na walizkach. Nie miał zamiaru pozbywać się domu i porzucać swojej pracy. Oboje pragnęli zupełnie innych rzeczy. Ona lubiła być podziwiana przez innych. Chciała, żeby ludzie jej zazdrościli. Uważała, że nieustające podróże oraz odkrywanie innych kultur powinno być ich wspólnym celem życiowym. Mąż się z nią nie zgadzał. Był zadowolony ze swojego życia. Nie potrzebował wiele do szczęścia. Nie gonił za rozgłosem. Miał już wszystko, czego pragnął. Kochającą żonę, dobrą pracę, własny ogródek oraz syna i wnuki. Po jednej z kłótni wykrzyczał swojej małżonce, że będzie mogła sprzedać dom, ale dopiero po jego śmierci.
Różnice pomiędzy nimi stały się wkrótce tematem plotek wśród znajomych. Mimo to kobieta nie znalazła się na policyjnej liście osób podejrzanych. Wkrótce miało się to jednak zmienić. Chęć wypłaty odszkodowania po tak krótkim czasie już sama w sobie była podejrzana. Jednak decydujący okazał się zapis nagrań z miejsc jego monitoringu. Na początku śledztwa pisarka zeznała, że ranek 2 czerwca spędziła w domu. Zapis z kamer mówił zupełnie coś innego. Krótko po tym, jak mężczyzna wyjechał do pracy, jego żona także opuściła miejsce zamieszkania. Kamery kilkukrotnie zarejestrowały jej Toyotę. 8 minut po godzinie 7 przejechała obok szkoły męża. 20 minut później pojawiła się w tym miejscu ponownie. Przesłuchaliśmy żonę zastrzelonej ofiary. Przedstawiliśmy jej dowody na to, że wcześniej nie była z nami szczera. Zaczęła się wtedy zasłaniać amnezją. Twierdziła, że nie pamięta, aby tamtego dnia opuszczała swój dom. Rano wzięła prysznic, później pracowała na swoim komputerze. Po pewnym czasie przyznała jednak, że chyba na chwilę wyszła z domu po kawę. Wciąż twierdziła jednak, że nie była w pobliżu szkoły, w której pracował jej mąż. Z każdym kolejnym zdaniem śledczy coraz mniej jej wierzyli. 3 miesiące później do drzwi domu Nancy zapukała policja. Kobieta była przekonana, że detektywi chcieli jej przekazać jakieś nowe szczegóły prowadzonego śledztwa. Już na progu zapytała ich, czy namierzyli w końcu zabójcę. Odpowiedzieli, że tak. Po czym wyciągnęli kajdanki i zaczęli odczytywać jej prawa. Pisarka trafiła do aresztu. Oskarżono ją o popełnienie zabójstwa z premedytacją. Dowód w postaci nagrań z kamer był decydujący przy wydaniu nakazu aresztowania. Dodatkowo śledczy trafili na jej artykuł o tym, jak skutecznie pozbyć się własnego męża. Odkryto również, że miała w domu pistolet. Choć badania balistyczne wykazały, że nie użyto go do zastrzelenia mężczyzny, już sam fakt nielegalnego posiadania broni zainteresował śledczych. Jej prawniczka twierdziła, że kobieta kupiła broń nie po to, żeby z niej strzelać. Powód był zupełnie inny. Pisarka planowała napisać powieść o żonie tkwiącej w toksycznej relacji z mężem, który znęcał się nad nią fizycznie. Dlatego chciała dowiedzieć się, z jakich dokładnie elementów zbudowana jest broń palna i jak ją złożyć z poszczególnych części. Jej mąż miał wiedzieć, że w ich domu jest broń. Według Nancy zupełnie mu to nie przeszkadzało. Kobieta zeznała również, że kilka miesięcy wcześniej kupiła także inny pistolet i że akurat ten zakup wiązał się z bezpieczeństwem zarówno jej, jak i jej męża. Broń miała posłużyć do obrony w przypadku potencjalnego włamania. Spora część amerykańskiego społeczeństwa czuje się bezpieczniej, mając broń pod ręką. Zwłaszcza starsi ludzie, którzy mieszkają na przedmieściach. Detektywi uznali, że mogło to być narzędzie zbrodni, którego nigdy nie odnaleziono. Gdy poprosili o możliwość zbadania tej broni, pisarka nagle stwierdziła, że nie wie, gdzie ona jest, że gdzieś się zapodziała i od dłuższego czasu nie może jej znaleźć. Policjanci za wszelką cenę starali się odszukać zaginiony pistolet. Niestety bez rezultatu. Nancy wciąż nie przyznawała się do zabicia męża. Jednak kiedy na jaw wyszły nowe dowody, większość jej znajomych zaczęło wierzyć w jej winę. W szczególności syn zabitego mężczyzny z pierwszego małżeństwa. Moja macocha zniszczyła mi życie. Zawsze ją szanowałem. Traktowałem jak prawdziwą matkę, a ona zabiła mojego ojca. Nigdy jej tego nie wybaczę. Wiem, że nie przywróci mu życia, ale będę się od niej domagał zadośćuczynienia. 200 000 za ból i cierpienie mojego ojca. 500 000 za straty, jakie ja poniosłem oraz 1 000 000 za to, że zostałem sierotą. W tym czasie wdowa przebywała już w areszcie, czekając na proces. Kilka razy próbowała wyjść za kaucją, ale sędzia nie wydał na to zgody. Na początku pandemii koronawirusa jej obrończyni argumentowała, że pisarka jest w podeszłym wieku, więc jej pobyt w areszcie stwarza ogromne ryzyko zakażenia się koronawirusem, co mogłoby doprowadzić nawet do jej śmierci.
Sąd uznał jednak, że wypuszczenie jej na wolność mogło skończyć się próbą mataczenia w śledztwie, dlatego pozostała w zamknięciu. Proces rozpoczął się w 2022 roku. Przebieg rozprawy był szczegółowo relacjonowany w mediach. Transmisję można było obejrzeć nawet na YouTubie. Oskarżona wciąż twierdziła, że jest niewinna. Obrońcy próbowali ukazać ją jako osobę kochającą męża, która nie byłaby w stanie pozbawić go życia. Pisarka dużo mówiła w sądzie o tym, jak się poznali. Opowiadała o ich przyjaźni, która pewnego dnia zamieniła się w miłość. I że spędzili ze sobą prawie ćwierć wieku. Zeznała przed ławą przysięgłych, że jej mąż był wyjątkowym człowiekiem, który całkowicie odmienił jej życie. Wzajemnie się uzupełniali. Jego słabości były jej siłą i na odwrót. Jednak mowa jej ciała wzbudzała liczne kontrowersje. Kobieta często się uśmiechała. Nawet wtedy, gdy prokurator przedstawiał drastyczne szczegóły z miejsca zbrodni. Zachowywała się tak, jakby nie zdawała sobie sprawy, że to właśnie ona jest oskarżona o zabójstwo swojego męża. Dziennikarze zwracali uwagę na to, że podczas całego procesu nie uroniła ani jednej łzy. Co prawda, czasami pojawiał się na jej twarzy grymas smutku, ale bardzo szybko zmieniał się w szeroki uśmiech. W trakcie składania wyjaśnień mocno gestykulowała. Często modulowała swój głos, jakby chciała swoim słowom nadać odpowiednią oprawę. Nie wykazywała przy tym żadnych oznak stresu czy zdenerwowania. Mówiła, że nie pamięta, co dokładnie robiła rankiem 2 czerwca 2018 roku. Być może pojechała na kawę, a może i nie. Może faktycznie przejeżdżała obok szkoły, a może to nie była ona. Jeśli tam była, to na pewno nie weszła do środka. Prokurator zapytał, jak może być tego pewna, skoro twierdzi, że niewiele pamięta. Odpowiedziała wtedy, że mówi to, co podpowiada jej serce. I do końca upierała się, że to nie ona pociągnęła za spust. Obrona przekonywała sąd, że na miejscu oskarżonej powinien siedzieć ktoś inny. Dan często pomagał bezdomnym. Kupował im jedzenie, często z nimi rozmawiał. W okolicy szkoły zawsze kręciło się bardzo wielu takich ludzi. Dlatego obrońcy kobiety wysunęli teorię, że zabójcą mógł być właśnie jakiś bezdomny. Może włamał się do szkoły, aby coś ukraść, a później sprzedać. Może został wtedy przyłapany przez męża oskarżonej. Na potwierdzenie tych słów nie było jednak żadnych dowodów, więc prokurator bez problemów uciął podobne hipotezy. W czerwcu 2022 roku, 4 lata po śmierci ofiary, zapadł wyczekiwany przez wszystkich wyrok. Ława przysięgłych uznała oskarżoną za winną zabójstwa drugiego stopnia. Kobieta została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po upływie 25 lat. Uznano, że motywem były pieniądze z ubezpieczenia oraz dom. Jako że przed skazaniem kobieta spędziła w areszcie śledczym prawie 4 lata, do odsiadki pozostało jej co najmniej 21. Oczywiście, jeśli będzie wtedy jeszcze żyła, mając 90 lat i jeśli uzyska przedterminowe zwolnienie. Pisarka nadal utrzymuje, że jest niewinna, a jej obrończyni zapowiedziała złożenie kolejnej apelacji. Odcinek powstał na podstawie podcastu The Thing About Pam telewizji NBC News oraz książki napisanej przez obrońcę męża ofiary Joela Schwartza. Wykorzystano również książkę Rebeki Pittman oraz artykuły opublikowane w St. Louis Magazine i Fox 2 Now. Odcinek powstał na podstawie kilku biografii Ruth Ellis napisanych przez takich autorów jak Robert Hancock, Lawrence Marks, Monica Weller, Sue Blackall, Thomas L. Jones oraz Carol Ann Lee. Odcinek powstał na podstawie autobiografii Betty Broderick oraz książek i prac takich autorów jak Bella Stumbo, Joseph Geringer, Brianna Taubman, John Marlowe oraz Loretta Schwartz Noble. Wykorzystano również artykuły opublikowane w Los Angeles Times i Los Angeles Magazine. Odcinek powstał na podstawie książki The Little Old Lady Killer, The Sensationalized i artykułu naukowego La Mata Viejitas – Killing Genders in Mexico City, autorstwa Susany Vargas Cervantes. Wykorzystano również artykuły prasowe z takich portali jak El Universal, El País,
Excelsior, Cosa Czarocha, autorstwa takich dziennikarzy jak m.in. Alejandro Baltazar, Gerardo Jimenez, Juan Martinez Arens. Odcinek powstał na podstawie informacji dostępnych na takich portalach informacyjnych jak People, The US Sun, The Oregonian, New York Times, Washington Post oraz artykułów dziennikarzy m.in. Christine Pelisek, Nikki Main, Marka Bakera oraz Zayna Sparlinga. Wykorzystano również felieton napisany przez Nancy Crampton Brophy pod tytułem How to Murder Your Husband.